Hej, 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 z tej strony Kuba. Nie zapomnijcie, że możecie słuchać naszego podcastu na Spotify oraz iTunes. Linki znajdziecie w opisie, jak i link do merchu. Kto by nie chciał takiej pięknej koszuleczki? Znam parę osób. Teraz. 100 lat, 100 lat, niech syje, syje nam. 100 lat, 100 fajerwerki lat. Fajerwerki. Witajcie bardzo serdecznie. Fajerwerk wybuchł. One wybuchają. Jakoś tak daleko jesteśmy od siebie. Właśnie. Dzisiaj. Ale nie wiem, czy... To ja siadłem dalej. Tak, ty się przesunąłeś. Nie, ja się tutaj idzie dobra, zawsze. No to będziemy krzyczeć. Ja mam tutaj... Będziemy krzyczeć, no już jest już powód, późno. By krzyczeć. Dokładnie. Jest powód, by drzeć się z radości. Witajcie, bo zaczynamy kolejny odcinek. Dokładnie. Właśnie to. To jest zawsze 211 odcinek dwóch typów podcast. No, kochani, nie mamy czasu, ale znaczy mamy go, ale nie możemy zwlekać po prostu, ponieważ narodziny zostały przesunięte w czasie trochę w przód. Daily jest rozjebane. Cały tak, wujek Łuki nie może inside trade'ować. Freeze miał malować samochód. No, niestety. Miał obklejanie samochodu w nowy pattern loda. Auto pewnie pozostało nieobklejone. Auto nieobklejone. Trade nie zinsajdowany, ale dziecko outsajdowane. Dziecko tak outsajdowane 19 tak czerwca, czyli troszkę wcześniej niż spodziewali się tego prowadzący ciąże lekarze oraz sami rodzice. Nie powiemy jakie. Nie powiemy o jakim dziecku mówimy. Nie. To jest mój plan, żeby Dobrze. Nie powiedzieć jakie to jest dziecko. Dobrze. Urodziło się dziecko, widzowie. No. I generalnie ojciec był już, słuchaj, jak raportują... Ojciec pochwalił się, że wypełnił już obowiązek zarejestrowania maluszka w urzędzie. To jest jako osiągnięcie. Tak. A to nie jest tak, tam że zabawna oni... sytuacja, bowiem kiedy influencer stanął przy okienku, urzędniczka zabawnie skomentowała ten fakt. Jakie imię to wszyscy wiemy. Tak powiedziała urzędniczka. Nie powiedziała tak. Nie wiem. W sensie... Urzędniczka tak powiedziała? Przecież w urzędach nie pracują ludzie młodsi niż 80 lat. Nie mam pojęcia. Nie wierzę w to, że istnieje ktoś w urzędzie, ale to jest jaki urząd? Cywilny. Ale to jak? To jest jakiś oddział specjalny dla dzieci? Stanowisko do spraw rejestracji urodzeń. O. Jest to oddział specjalny, tak. Okay. Dumny ojciec postanowił pochwalić się nie tylko śmieszną sytuacją, ale i rodzinną fotografią. Jest w ogóle tak rozjebane na cały ekran. O, to Biril. Biril. Kiedy twoja żona rodzi... Get real. Twoja żona rodzi, jest tak. Ale dostajesz powiadomienie z Birila. Jest szczęśliwy. Tutaj. Jest szczęśliwy Freeze. Jest szczęśliwy Freeze. No ładnie, ale on... No. I jest tutaj właśnie ten jest. Stanowisko. I jest tak. Napisane tak. Ten moment, kiedy w urzędzie nie musisz podać imienia, jakie ma mieć wasze dziecko, bo pani mówi, jakie imię to my wszyscy wiemy. Ten moment, kiedy skomercjalizowałeś narodziny swojego dziecka do tego punktu, że nawet pani w urzędzie mówi tak, dobrze, ale, co, ale czy dostanę zgrzewkę lodów chmurka? Popping do tego? Dobre pytanie. Próbowałem lodów chmurka. Ja właśnie nie. Chciałem je zrecenzować dziś, by uczcić ten piękny dzień, bo jakby nie ma niczego lepszego niż po prostu ocena moim zdaniem loda, jak dziecko... się rodzi, że to nie było. I nie było. Nie ja, było no ja czekam na loda z okazji jeszcze tego dziecka, jak no właśnie. Było, bo to jest no. Na ten moment, no... I czy będzie też strzelająca wtedy polewa? Psy mają. A psy mają. Żeby dziecko nie miało? Ekipa ma, psy mają. Psy mają. Mają. A, dobre. Czy dziecko... też będzie majało? Miało? Jesus. Mówili, to w ogóle była akcja pod kryptonimem Mała M wcześniej. Mówiło się o tym dziecku per Mała M. Ale w ogóle to jak jest... kryptonim typu, kurde, co bierzesz... Jak godzina tych, W. Nie, no, przepraszam, bierzesz... że to jest pierwsze porównanie, ale W i M są odwrócone. Z godzina M to no, jest godzina... No jak jest ta operacja paperclip i bierzesz tak. Tych niemieckich naukowców, żeby tak. Ci zrobili rakietę. Tak, no to taki tak. Projekt Mała M trochę. Projekt Mała M. Mała... jest tak mother of all bombs. Moab. To jest właśnie projekt M. Wiem także, że ma już przygotowany swój pokoik.
Tak, wiem, widziałem. Weronika Sowa już jakiś czas temu informowała, jak wygląda. Jest cały w jej ulubionym kolorze beżowym. Jest strasznie smutny. Wygląda bardzo całkowicie smutno. Ale może to dobrze. Może dzieci jakby nie lubią kolorów. No, na pewno nie lubią. Myślę, że kolory w ogóle nie są ważne dla rozwoju dziecka ostatecznie. No, ale ma też takie łóżeczko, które podobno będzie rosło razem z nią i nie wiem, co to znaczy do końca. O, łóżko wielofunkcyjne, które rośnie wraz z dzieckiem, też jest w artykule. Kurwa, nie wiem, czemu tutaj... I nie wiem jakby, jak ono rośnie z nią. Czy tak myślisz, że jak w Cronenbergu, to jest takie żyjące po prostu masa mięsa. Tak, że oni wkładają ją do takiej cewki obślizgłej. I ono beżowej oczywiście. Tak, beżowe. Dlatego jest całe beżowe, bo jest owiniętej... W kolorze skóry jest ludzkiej oczywiście. Ogólnie jest zostało stworzone w laboratorium cały ten pokoik. Projekt, tak zwany projekt M. Projekt mała M. Projekt mała M był bardzo skomplikowany, ogólnie bardzo drogi. Mm-hmm. Na szczęście po prostu Fritz może sobie na to pozwolić. No i to dziecko jest w tej cewce, znaczy w tym takim... To jest jakby... W Matrixie były takie. No tam były akurat takie... To one były nie mięsne, one były bardziej takie czarne po prostu. Tak. Więc... Ale, ale pływa w takiej właśnie mazi w środku. No tutaj nie problem sobie wyobrazić jakiejś takiej kloaki, tak. Której jest w tej mazi i no jak rośnie dziecko, to po prostu naturalnie ta biomasa również z nim się powiększa. To ona po prostu, wiesz, też przyspiesza, no bo jak już wiemy, ono wyszło wcześniej niż oni chcieli. Tak. Nie jest wcześniakiem. Nie jest wcześniakiem, jest po prostu się dzieci rodzą. Także tak. Ale ogólnie chodzi o to, że do harmonogramu później pasowało, że się no właśnie, nie rozsypały. Wiem. Okej, dobra, czyli po to jest to łóżeczko, żeby rosło razem z nią. No. Bo oni tak, musisz tu poleżeć jeszcze 2 dni, bo po prostu dopiero za 2 dni miały być twoje urodziny, a no ja mam daily do dokończenia, challenge, nie dotykam, nie opiekuję się swoim dzieckiem 72 godziny. A to szczędzie na to czas pewnie. I no przepraszam, no, musisz tutaj zaczekać. Czekaj, musisz usłyszeć, co jest w tym pokoju. Są najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak... Sorry, mikrofon mi spadł. Okay. Takie jak łóżko wielofunkcyjne, które rośnie wraz z dzieckiem. Łóżko wielofunkcyjne, wygodna tak sofa. Śmiesznie. To jest po prostu łóżko. No. Łóżko wielofunkcyjne, można, nie wiem, siedzieć, leżeć. No, kurwa. Słuchaj, w każdym domu stary śpi na takim. Sorry, jest to kanapa rozkładana. Ale każde łóżko jest wielofunkcyjne. To prawda. If you know what I mean. Co jest w tym pokoju? Widziałeś, że w łóżku można powiedzieć seks? No nie wiem. Czy mogę to powiedzieć? Czy mogę powiedzieć w ogóle? Moim zdaniem nie wiem, czy można. Wiesz co, w 2023 roku... W 2023 wieku nie wiem, czy można jeszcze o tym mówić głośno. Jest tam wygodna sofa, mm-hmm. Wysoka lampa, a nawet... Wysoka? Ale jak bardzo wysoka? Nie wiem, kurwa. Taka do Freeza? W porównaniu do... To taka średnio wysoka. Do Freeza czy do dziecka, też jest ważne. A nawet wielki telewizor oraz regał ze zdjęciami i książkami. Jakimi zdjęciami? Po prostu miniaturki różne z wcześniejszych lat są tam wydrukowane. Regał ze zdjęciami i książkami. Para z pewnością przecież będzie. To dziecko nie umie czytać. Słuchaj, ale też może nie zakładaj. Okej, dobra, sorry. Bo tutaj był artykuł wcześniej, Adam Zdrójkowski podziwia Filiza i mówi, że jest niesamowicie inteligentny. Więc wiesz. Że poszedł, ale za co? Nie wiadomo. No podziwia go. Okej. Adam Zdrójkowski to jest ten średni z rodzinki.pl. A, dziękuję. Ja nie wiedziałem, kto to jest, więc... Bo ja ich tak mam podzielonych. Mhm. Jest Maciej Musiał. Mhm. To jest ten... to jest ten najfajniejszy. No ten, to za najwięcej. To jest ten najfajniejszy z rodzinki.pl. Mhm. Jest ten mały, co już nie jest mały, już by pewnie pobił mnie. W tym momencie. To jest zawsze przerażające, nie? I to jest też fajny. Jest ten średni. I to jest właśnie ten ten Zdrójkowski. No widzisz, nie, dla mnie to była... Albo pomyliłem po prostu ludzi, ale wydaje mi się, że nie pomyliłem. Nie, zgadza się. Jest Maciej Musiał, Mateusz Pawłowski, Adam Zdrójkowski jako dzieci boskich. No to byli boscy. Okay. Takie nazwisko. Całkiem ryzykowne jak na serial TVP. Prawda? Wiesz co?
Boski to był motyw muzyczny Rodzinki.pl, śpiewany przez Piotra Kupichę. Mhm. Ale co śpiewał Piotr Kupicha? Więcej jeszcze się dla miłości, więcej każdego dnia. Jak, jak? Miłości więcej, jeśli się da, miłości więcej każdego dnia. To jest ogólnie... Czekaj. To jest jakaś piosenka znana? To jest, przepraszam, znana... to jest motyw muzyczny Rodzinka.pl, oczywiście, że jest znana. Przed Rodzinką.pl, czy jest znana? Nie. Został wykorzystany. Coś na zasadzie Ave Maria w Hitmanie. I to jest zajebiste, bo to jakby nie nawiązuje do samego serialu, ani do tego, co się tam dzieje faktycznie, tylko to jest po prostu piosenka o tym, jak bardzo chcę, kurwa, oglądać nowy serial rodzinny TVP Rodzinka.pl. No i to jest dla mnie właśnie piękne. Tekst brzmi tak. Więcej, jeśli się da, błagam o więcej każdego dnia. To jest też po prostu... To jest o pieniądzach też. Co? To jest o pieniądzach. W jaki piosenka. Sposób? Więcej każdego dnia, błagam. No to Piotr Kupicha jakby po zakończeniu kariery to, no to jeśli się otwiera mail, więcej każdego kiedy dnia. Kiedy dostaje maila od tam anna@zax.pl, to tak właśnie śpiewa. I choć nie śpię już okrągły rok i zawsze za nimi o krok, więcej jeśli się da, miłości więcej każdego dnia. Nie śpię rok? Tak, nie śpi już okrągły rok i zawsze za nimi o krok. Czyli on tak śledzi po prostu losy tych bohaterów. Ale rok nie śpi i ogląda Rodzinkę.pl? Myślisz, że ktoś tak kiedyś zrobił? Na pewno. W sensie, myślisz, że Piotr Kupicha opowiadałby jakieś kłamstwa w swojej nie, piosence? Nie, w życiu. Ja wierzę, że tam była szklanka pomarańczy. Piotr Kupicha jest znany z tego, że ma bardzo dosłowny tekst swoich piosenek, no. Więc... Miłości więcej każdego dnia. Kiedy nie wiem jak, kiedy czasu brak, rodzinka załatwi to. To jest mroczny twist. To już uzależnienie jest. Bo to jest takie, kiedy nieważne... nie wiem jak, kiedy czasu brak, alkohol załatwi to? Nie, no rodzinka to załatwi. No, ale wiesz co, ale nie wiadomo, ale jak, nieważne jak, nieważne co. No. Rodzinka to załatwi. Rodzinka... To mogła być równie dobrze czołówka do Sopranos. Kiedy nie wiem jak, kiedy czasu brak, rodzinka załatwi to. Gdy dzień dziś cały na nie, a okay. Życie goni jak chce... Spójrz na nich i wszystko ma sens. To miejsce pokochasz jak nic. Znad Wisły, rodzinka jak ty. Niech każdy zobaczy to dziś. Już tak, no to już nie tak, wszędzie. Nie wszędzie. Niech każdy zobaczy to dziś. Pokochasz tak ich boski świat. Bo boscy. No. Jak to się wszystko dodaje. Tak, no i uważałem zawsze, że jest zajebisty jakby ten motyw muzyczny, ponieważ... On cię już programował na to, że ci się to podobało i według mnie tak. To jest jedyny powód, dla którego ktokolwiek to oglądał. Nienawidziłem Rodzinki.pl. Tak? No, mój hot take. Ja... To było, no bo to była rodzina zastępcza, tylko że... Oni nieosiągalny standard. Oni się nigdy nie mogli zdecydować, czy są zwykli, czy fajno Polaccy. To prawda. I to ich zgubiło moim zdaniem. To prawda. Bo jeśli to byłoby złotopolscy, I get it. No. Miodowe lata, I get it, tak? Rodzina zastępcza. Ale, a jeśli to jest Magda M, to też I get it, jakby rozumiem. Magda M, okej, okay, ten świat nie istnieje, to jest fantazja, to jest polskie fantazy. Sapkowski oraz też ten człowiek, który po prostu w TVN-ie jest i pisze te wszystkie seriale. Myślę, że to jest jedna osoba, bo jakby wszystkie są takie same. A Rodzinka.pl stała gdzieś na granicy. Na przykład Freeze, ja wiem, że Freeze nienawidzi Polaków. To nie podlega moim wątpliwościom. Rodzinka. Exclusive. Rodzinka.pl? Nie wiem, nie jestem przekonany. Mówię, że Freeze nienawidzi Polaków, gdyż powiedział, uzasadnił, że albo to Weronika Sowa, tak zwana Wersow, to dla niewtajemniczonych, powiedziała, że chce, żeby dziecko jej miało imię zagraniczne. Też takie, żeby za granicą. Jakby oni już planują. Taka była motywacja? Wydaje mi się, że właśnie nienawidzą Polaków, no. Jakby nie widzę tutaj innego. Myślę, że oni po prostu nie chcą, żeby dziecko... Oni myślą sobie tak. Jedno pokolenie minie i ekipa będzie międzynarodowym brandem. A, może to jest na przyszłość faktycznie taki... No bo Karol. Okay. Karol jest. Weronika jest ciężko już trochę. Nie, Weronika to jest... A nie, Weronika po prostu. To jest imię no tak, przecież. Faktycznie. Ja miałem trochę problem teraz, jak byłem na Malcie. No. I byłem w Starbucksie. Kurwa, ale Rodzinka.pl. Moment. Wow. Nienawidzisz Rodzinki.pl. Okej. Okay. No bo jak patrzysz w otchłań, to otchłań spogląda na ciebie. Niewygodnie się patrzy w lustro. Tak. W Starbucksie trzeba podać swoje imię, żeby... Nie trzeba. Znaczy możesz ja nie... Ja nie podaję. I jak byłem dwa razy w życiu. A, okej. Okay. Nie dałem. No to tam cię...
Może, pewnie nie może trzeba, oni, ale może no jak oni proszą. Wiecie, wyczuli, że nie byłem częściej. No, tam mnie prosili, no okay. I musiałem podawać. Bartolomeo. Bartłomiej. Aha. Bądź próbowałem. A mogłeś Bart, no. Też, ale też jak nie zawsze zagryzło i w końcu po prostu Tom. Tom było moje imienie starbucksowym. Jesteś, okej, okay. Czyli mówisz, że się podszywasz po prostu pod na fałszywym paszporcie po prostu podróżowałeś, tak? Tak. Jeśli to będzie jakiś problem na Malcie, to no, poniosę tego konsekwencje. Natomiast myślę, że nie na Malcie nie... ledwo co jakby dochodzi no. W ogóle do jakichkolwiek konsekwencji wobec zorganizowanego przestępstwa, więc chyba jest to no tak, ale twoje przestępstwo było tak średnio zorganizowane. Myślę, nie, że... bardzo zorganizowane. Myślę, że było no, średnio. Tom jest łatwy do zrozumienia przez każdego tak. Ten, prawda? Mhm. Gorzej jakby tutaj się zaczęli też plątać. Nie wiem, co ja wtedy zrobił. Mi się poddał. Słuchaj, bo ja chcę się dowiedzieć, jak było z tą Mają. Tak, właśnie, tak. No bo są zdjęcia Mai. Są filmy, chyba już też. Też filmy, okej. Okay. Widziałem zdjęcie, jak pies chmurka wącha to dziecko. Okej. Okay. I pies chmurka. Było podpisane... wącha dziecko Maję. Było napisane... reakcja chmurki na Maję, czy na nasze dziecko, czy coś takiego. Reaction content. Reaction content. Nice. Wiesz, no, wiem, do czego psy są zdolne, więc to też jest takie, no ja klikam, chętnie sprawdzę. Wiesz, jakby zobaczę, czy na pewno nic się nie stało. Tak, tak. I, no. I chyba nic. Świetnie, cieszę się, że została, że dziecko Maja zostało zaakceptowane przez pies chmurka. No bo to idzie po kolei, to idzie najpierw tak, najpierw psy, najpierw rodzice, potem psy, potem skład zarządu i możesz już i żyć. I ty reszta, ty już możesz żyć ekipy. Wtedy. Jak to wygląda? Bo ogólnie słyszałem taką... Kontrowersyjna generalnie kwestia, tak? Tak. Znaczy, no ja bym powiedział, że jakbym ja miał na przykład dziecko w teorii, oczywiście nie ukrywam żadnego dziecka w tym momencie. Jak coś. Pięcioletniego. Oczywiście. Cicho. Cicho, bo wstanę. To jest taka inna szkoła wychowania, bardziej taka tradycyjna. Bardziej mniej rodzinka PL, bardziej rodzina zastępcza. Tak, tak, tak. Tak. On tam Kwiatkowski potrafił z laczkiem czasem pochodzić. I ja to rozumiałem. Dla mnie to było takie bardziej, że... Bo to był jakiś znak, który ty rozumiałeś. Tak jakby obraz, który rozumiesz. A w rodzince PL to oni do siebie jakoś jakieś pranki robią. To nie jest język miłości, razem sprzątają. Razem sprzątają. Grają na Xboxie, Kinectie. Jakieś w ogóle dzieci ze sobą rozmawiają. Nie znam tego. Tak, ogólnie rzecz biorąc, Freeze oraz Versof uznali, że dziecko będą pokazywać aż do wieku przedszkolnego. Co? Nie żartuję. Czemu? Tak jak ci mówiłem przed nagraniem, że dziwny koncept. Czemu? Gdyż co? Powiedzieli, że będą dziecko pokazywać, aż pójdzie do przedszkola. Jakby myślałbym, że w drugą stronę ktoś sobie wyznaczy jakiś taki, wiesz... bramkę logiczną. Taką, że na przykład niech dziecko pożyje do wieku, aż będzie coś rozumiało i wtedy podejmie samo decyzję, no nie? Wow. Chociaż też nie uważam, że to jest do końca jakby, wiesz, sensowne, że dziecko małe może podjąć decyzję, ale ogólnie rozumiem, że czasem się nie da ukrywać dziecka, nie? Jakby, no tak. Że, wiesz, że nie ono będzie gdzieś widoczne. Tak, z jednej strony tak. Ale z drugiej strony, oni to... Są celebryci, którzy mają dzieci, jakoś nie mają żadnego problemu. Drake z tym, na przykład miał dziecko. Drake jest bardzo dobry w ukrywaniu tak, dzieci. Tak, to jest przykład, tak? Drake miał dziecko i dopiero się dowiedzieliśmy, że ma dziecko, jak został zmuszony do bycia ojcem publicznie. Tak. No tutaj jest odwrotnie. Tutaj Freeze i Versof uznali, że po prostu to jest część ich życia. Więc to pokazują, ponieważ ich życie mają jest zmonetyzowane. Po prostu, no tak. Tak, po prostu, bo... Pomimo tego, że jakby mogliby przestać w tej chwili, by trzy pokolenia w przód były wszystkie tak. wykarmione. Tak, tak. Ale jest to część ich życia. Mhm. Powiedzieli, że to jest część ich życia i że dziecko będą pokazywać do przedszkolnego wieku, bo wtedy chuj wie. Nie wiem. Ja zakładam, że oni uznali tak, że to jest jakiś taki kopium. No tak, że oni czują, że, oni coś, mówią, nie tak, tak. że coś jest w tym nie tak, że tak. pokazują to, ale okay, jest granica zasadę, jakaś. Stwórzmy zasadę. Aha. Do wieku przedszkolnego pokazujemy, bo to jest jeszcze przedmiot, o, który no, możemy może tak.
wiesz, nie no, ale wiesz, będziemy pokazywać do wieku przedszkolnego, bo potem będą rówieśnicy i tak dalej. A, no później, jak wiadomo, coś z internetu wszystko znika. Ale mi się wydaje, że jak oni dojadą do tego wieku przedszkolnego, to uznają, o, już i tak pokazywaliśmy, to już pokazujmy dalej. Było też ogłoszone przedszkole prywatne w tym momencie, dosłownie przed urodzeniami tego dziecka było już ogłoszone. Super. I homeschooling pewnie jeszcze. Nie wiem, nie wiem. Ja myślę, że im, ja myślę, że tak. Freeze, Versov, stwórzcie jak najbardziej szczelną bańkę dla tego dziecka. O, na pewno dobrze wyjdzie do tego dziecka. Stwórzcie taką bańkę, że ale przezroczystą jak coś, żebyśmy widzieli wszystko. Nie, lustro weneckie. O, że tylko my widzimy tak, do środka, no tak, no tak. Ale to dziecko jest clueless. Tak. I na kiedy będzie już w wieku przedszkolnym, na urodziny, prezent? Wyrzućcie je z domu. Nie, pokażcie. Zobaczcie, jak sobie poradzi na taki challenge. No więc to jest ta pokrętna logika, o której ci mówiłem, że dobra. Nie uwierzysz, że to jest prawdziwa rzecz, jest którą sobie można powiedzieć. Jestem mega krytyczny oczywiście, jeśli o to chodzi, bo Sharenting, tak? Zostało jak? Nazwę wreszcie, Sharenting. Sharenting? Czyli parenting sharing, nie? A, że dzielenie się byciem rodzicem. Dokładnie. Czy samo takie ostatnio bo jest tak parenting content to jest taki, że ktoś mówi o byciu rodzicem, ale sharenting to jest z pokazywaniem dziecka, tak? Bo ja tak, rozumiem totalnie, powiedziałbym tak. Bo ja rozumiem totalnie jakby i moim zdaniem, sorry, no jak ja na przykład drukarkę sobie instalowałem w domu, to sobie wpisałem jak połączyć, no tak? No tak. Więc tak samo rozumiem, że ktoś może wygooglować, jak być na przykład dobrym ojcem. Mm. To powinno więcej osób robić. Powodzenia. Albo nie, zależy. Więc jakby rozumiem to, nie? Że taki content istnieje. Taki, że jak być rodzicem. Albo moja doświadczenia, moje bycia rodzicem. Nie, jasne. Jakby, no. Jakby żeby ten, ale sharenting w ogóle to brzmi jak jakiś... Robienie z dziecka pilaru twojej kariery internetowej, nie? No. No nie, no to jest that's some fufu shit. Szczególnie jak jesteś, nie wiem, no takim influencerem, któremu się zakończył niedawno jakiś duży projekt. No. I teraz szukasz trochę miejsca dla siebie. To jest hipotetyczna rodzina, sytuacja. To taka nasza mała ekipa. No, taka mała ekipa. Tak, no jestem. No nie, no ja też. Tym względem, szczególnie, że jakby mamy już teraz pierwsze generacje dzieciaków, które dorastają, stają się dorosłe. Kiedy były w tym wieku przedszkolne i przedszkolne, a media społecznościowe już były dostępne. Tak. I zdarzają się przypadki, gdzie pozywają rodziców o to, że ich jakby całe kurwa istnienie jest po prostu w internecie publiczne. W ogóle nie mają pojęcia, może jaką przyszłość będzie chciała dla siebie mieć może Maja. Taki nie? jest plan. Oni ją ustawiają po to, żeby była influencerką. No tak, a to ona może być osobą tak. publiczną. Ona może być tak. A może być normalnym człowiekiem, znaczy, który nie będzie miał zaburzeń psychicznych potem. Nie może być tak normalnym człowiekiem. Znaczy jakby się nie postarali, będzie. To by była normalnym tak, człowiekiem. Ale to trzeba by mieć jakoś mieć świadomość. Znaczy, jeśli ktoś najlepiej. Uważa, że wjeżdżam za mocno, to sorry, ale takie jest moje zdanie. Nie, no nie wierzysz. Mówisz całkiem racjonalnie moim zdaniem. Ale... Znaczy wiesz, no, są ludzie, którzy uważają tak. Jest argument, że oni szerują informacje na temat Mai i te zdjęcia i to wszystko, ponieważ przynajmniej w ten sposób mają kontrolę. Bo gdyby tego nie robili, to by ich paparazzi wyrywali by im to dziecko, że zrobić zdjęcie. Ale i tak będą robić. I tak będą robić, to po pierwsze. Po drugie, najgorszy kurwa przypadek, co? Zrobią im fotę, jak idą z wózkiem? I tak to będzie się działo. No tak. I w sumie tabloidów nie obchodzi za bardzo zbyt wiele, oprócz tego, po pierwsze, że zdjęcie twarzy dziecka. No. Pierwszy taki milestone, tak. nie? To jest, za tak. to zapłacą. Tak, 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 za to dużo płacą. Za to dużo płacą, z tego co wiem. Potem, no nie wiem, że freeze na spacerze z dzieckiem. Już... No trochę tak, nuda, no. ale spoko, nie? Znaczy, jakby ja wiem, że dla nich to jest bardzo ważna rzecz, ale ja tak wam powiem szczerze, że ja myślę, że pewnie ludzie się znudzą tym, że macie dziecko tak teraz, tak w realiach dzisiejszych, to tak 2 tygodnie. Tak. Więc jakby... znaczy zależy jak tym zagrasz. Jak ale, tym ale wiesz, mówię, że jakby po prostu było tylko takim faktem, że no mają to dziecko. Mhm. No tak. Bo moim zdaniem teraz bardziej to właśnie robią z tego jakiś taki reklamę. Tak. Masa ludzi, których śledzę w necie, które robią bardzo różne rzeczy, ma dzieci. Ma dzieci, które nie są filarem
ich istnienia w internecie, nie? A z Mai się tworzy właśnie to. I też oczywiście, bo niektórzy powiedzą tak, no ale Fris jest najbardziej znanym, kurwa, świat tam, kurwa, tym. A ja bym powiedział, że są ludzie, którzy są bardziej znani od Frisa i mają dzieci jakoś... jest okej. No, wszyscy, kurwa, hollywoodscy aktorzy, których się dowiadujesz, on ma syna? No. No. Również taka osoba jak Gigi Hadid. No tak. Jak się dowiedziałem, też bardzo skutecznie ukrywała swoje dzieci. Znaczy ona mówiła, że ma ciążę. Ona pokazywała, że jest w ciąży. Tak, natomiast... Jest modelką, trudno było jej ukryć, że jest w ciąży. Ona ma milion innych sposobów na to, żeby swoje inne traumy zmonetyzować, więc nie musiała się opierać. No i... no tak, a jeszcze jest co? Że to jest ich co? No, że ich życie, no ale no to... No, głupie. Znaczy, wiesz, jakby ja też... Niech se pokazują, no dla mnie jakby jedyną poszkodowaną osobą to dziecko będzie. Nie oni. No tak. W tym. No tak, myślę, że to jest dość jasne. Po prostu, nie wiem, zobaczymy. No ale wiesz, ogólnie w ekipie to raczej są takie bardzo światłe pomysły na temat w ogóle prowadzenia wszystkiego. Ostatnio wujek Łuki, właśnie dlatego zrobiłem ten żart o insider tradingu, wrzucił coś takiego na Twittera. Zastanawiam się, czy nie zrobić płatnej subskrypcji dla rozmów o sprawach giełdowych dotyczących Ekipa Holding. Ciekawe, ile kosztuje udział. Udział w tej konwersacji, nie udział ekipy. Bo też nie za dużo. Myślę, że więcej kosztuje udział w konwersacji niż udział ekipy. To tak. Ale super to był pomysł, bo fajne, to po prostu jest insider trading. To jest definicja insider tradingu wtedy. No moim zdaniem powinien w to iść. I właśnie też o tym pomyślałem, że może to jest wielki plan, że teraz wrzucają te zdjęcia tego dziecka, filmiki i tak dalej i mają w planach tak zrobić. To dziecko ich pozywa i oni przegrywają sprawę specjalnie. Mówią tak, o nie, nasze wszystkie zarobione pieniądze, które mamy, już ich nie mamy jak coś. Nie możemy już nie płacić nic nikomu. To byłby świetny przekręt, moim zdaniem. Dobry. Taki nowy, taki świeży. No chyba nie było takich, że dziecko pozywa rodziców. Jeszcze. O pieniądze? No. Pewnie coś tam było. I że tam jest jakiś haczyk i że to się da fajnie jakoś obejść. Że to nie jest wtedy spadek. No jest to pomysł na content jakiś na pewno, a z tym coraz ciężej, więc... No tak. Jezu, taka cała... Cała daily z sądu. Daily z sądu. No. Musiałem wejść na... Okej, okay, uwersów jest tak. Pakuję się do szpitala 7 dni temu, poznajcie imię naszej córki 5 dni temu i poznajcie naszą córeczkę dzień temu. I no, też... Znaczy, wiesz, patrz, bo też my teraz podchodzimy z takim, że oni będą teraz tłuc ten temat może cały nie. czas. Może nie. Może nie, oby. Oby nie. Może będzie tak, że oni po prostu stwierdzą, nie wiesz co, whatever. Jakby, na pewno tak będzie. Fajnie by było, gdy tak było i jeszcze mogą podjąć tą decyzję, żeby... Zobacz wcześniejsze filmy Uwersów. Bo tam było tak, mukbang dziwnych zachcianek ciążowych. Zgadnij, co masz na czole. Nie! Nie mów tego. Mukbang fakty imita ciąży, pełne emocji, baby shower. Także tam jest, już wiesz. Tam już była taka urządziłam podkładka. Pokój dla córeczki. Nie, dobra, to się długo już działo. No. A imię było wiadomo. Że o, będzie czy takie... będziemy pokazać dziecko w internecie miesiąc temu? I tam właśnie jest ta odpowiedź, okay, że tak, okay, do wieku przedszkolnego. A co u Karola? Nasze pierski pierwszy raz poznają Maję. Ostatnie wakacje we dwoje. Później będą we troje, rozumiesz? Mm-hmm. Ale będą też we dwoje. Nie dacie rady wszystkich we troje. Dziecko jest męczące. Okej. Okay, no nie, u Frisa jest mało. Ale Fris ogólnie ma bardzo taki, bardzo śmiesznie w tych filmach. Jakby wygląda, jakby miał tak totalnie wyjebane na to. Może dlatego Adam Zdrójkowski go tak propsuje. Inteligentny tak, człowiek, że się nie wkręca człowiek. W to gówno. No, że on, tak. wie, co robi. On rozumie, o co chodzi. No. Tak. Więc no, fajnie. Mi się podoba to. Mamy pierwszą... To nie jest prawda. Chciałem powiedzieć, że mamy pierwsze dziecko takie, ale to już jakby... Nie, jest ich jest. Jest chuj, już ich jest. To jest najbardziej chyba medialne i najbardziej też wchodzi w moment, kiedy ta dyskusja na temat
czy to jest faktycznie dobre dla tego dziecka, chyba też jest w takim piku. No ja wam powiem, że złe jest po prostu i tu nie ma co plus dyskutować za bardzo. I tak, ludzie gadający o tym, że właśnie, że ale inne influencerki też mają dzieci, no, też się to pojawiały u nich. No to... I ten, no jeśli jest ktoś... ten aspekt tego, że to najbardziej się przebiło. Więc jest też ten aspekt tego, że to będzie najbardziej medialne dziecko. No tak, ale inni... I będzie najwięcej jakby... No ale to, że inni to robili, to nie znaczy, że jest dobre. A jak kolega by włożył mówię, do ognia, mówię, to byś włożył? No właśnie. Dobra. Tak, co jakiś czas tam sprawdzimy, co się dzieje. Tak, głównie u chmurki i u burzy. Nie, no właśnie. Czy chmurka i burza dalej akceptują się... Maję, czy nie? U Jezu, żeby nie było tego takiego, wiesz, że nagle odtrącają. I co wtedy? O nie, i co te... Słuchaj, no chmurka i burza były tam pierwsze. No i lody mają swoje też. Mają już lody swoje. A kontrakt pewnie z firmą Coral jest nie podpisany. Możecie oddać tych psów, no, ponieważ... Jezu, a czy myślisz, że na przykład mają jakiś taki, wiesz, London Bridge is going down, ale dla psa? Że na przykład mają w produkcji, wiesz, lody chmurka, a nagle jest oczywiście odpukać w niemalowany wypadek z samochodem. O nie. Chmurka jedzie autem i... Jedzie samochodem i wbija się rozbija, się o drzewo, jest ponieważ psem, jest psem, nie potrafi jeździć. Ale wszyscy... Ale nie, chmurka każdy... jedzie autem i strzela strzelby w kierowcę. I jakby, czy jest jakiś wtedy, wiesz, czy jest jakiś plan? No tak. Na przykład no, z nadzieniem truskawkowym. Że jak ugryziesz, to się wylewa. Albo czy jest szybka akcja ze sklepem zoologicznym? Podmianka. Wiesz co, no to są akurat takie psy od szablonu, więc myślę, że łatwo bez je podmienić, problemu. Bo myślę, one są, myślę, że one są nieraz... te takie z rodowodem, więc tam nie ma nic, żadnej charakterystyki ten pies. Nieraz była sytuacja, że na jakimś parku, jakimś psów nastąpiła podmianka, no, przypadkowa. No, może tak. Że być. Wracasz z tym psem i on tak trochę inną karmę lubi teraz. Inaczej trochę pachnie. Inaczej śmierdzi. Poprawka. No. Więc jestem ciekaw. A co do tych lodów, zawiodłem się tymi lodami. Bo tak, ten burza to jest czekoladowy z czekoladową polewą, ale to jest za słodkie przez to. Czekoladowy z czekoladową polewą nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli jest czekoladowa polewa, to zróbcie coś ciekawego w środku. Tak, dokładnie. Bo... mi to nie się działo. I to zrobili tylko dlatego, no bo to jest w duecie lód, nie? Jakby tak. Drugim jest chmurka. Tak. I chmurka jest chyba śmietankowym albo innym białopodobnym smakiem w białej czekoladzie, której nie lubię. Mhm. Więc niestety, przykro mi, ale... A, czyli zrobi po prostu czekoladowy z czekoladą i, tam tak. Biały smak biały z białym. Tak. I no, kurde, a mogli zrobić burza i chmurka nazwać? To by było ale wiesz, no tak. I masz tak, burza na zewnątrz to jest ta czekoladowa polewa pykająca, tak. A w środku jest chmurka, czyli taki delikatny wanilio. No kurwa, no. To by było dobre. I burza i chmurka, to no. Są takie dwa światy no, się no, łączą. No. To by było zajebiste. Ten jest za darmo. Frizz kurwa, no. Weź się trochę rusz, kurwa, ten głową, bo naprawdę to już jest nieporozumienie, że w DTP wymyślane jest lepszy produkt niż ty wymyślasz. Chyba, że Coral mówi tak, nie, to już mamy takie lody. Ja myślę, że już, myślę, że tak jest. Myślisz, że nie ma jakiś taki wkład faktyczny w to, jak to ma wyglądać? Na pewno. Nie, no myślę, że na pewno mają. Jakiś tam pewnie mają. No bo nigdy, no bo myślę, że jakby ktoś w firmie Coral był, to by lepszy wymyślił po prostu. Okay, wiesz, byłoby tak bardziej takie, że nie, no mamy fajną markę, to jeszcze zróbmy fajny może, produkt. Ale też, wiesz, to nie musi być Karola edycja, może to wujek Luki. Może wujek Luki tam między jednym a drugim świetnym pomysłem odnośnie Ekipa Holdings coś tam wymyślił takiego, no. Właśnie, więc... On mówił tak, dobra, przerwa od genialnych pomysłów. Teraz wymyślić coś średniego. Dobra, co tam się jeszcze działo? O, Tytan siedział. Tak. Mamy... O, to jest niesamowite, bo to jest throwback piękny. Ponieważ... Jest to dzisiaj pewien taki odcinek odniesień. Pełen odniesień. Tak. Ponieważ ekipa, no wiadomo. Bywa. Była. I mamy też temat morski. No. Oceaniczny. W którym pojawia się nasz ulubiony podróżnik, ekspert. Tak jest. Świeć, panie, nad jego bezpieczeństwem. Jezu, już się wstraszyłem. Czegoś nie wiem, co się wydarzyło przez pół godziny przed nagraniem. James Cameron oraz Titanic. Titanic 2, można rzec. To prawda. Albo Titanic.
pół? Znaczy, no tora? Nazwali tą łódź Tytan, więc trochę się prosili. O, oni nazwali tę łódź Tytan. No, no tak, jakoś się nazywa. W ogóle nie zarejestrowałem. No. Okej, więc jesteśmy tym jednym podcastem, który powie wam o tym wydarzeniu. Tak, jedynym. Nikt wcześniej jeśli tego ktoś w wcześniej ogóle nie... mówił o tym, to ja miałem w planach powiedzieć o tym wcześniej plus jeden. Tak, ja również. Ja miałem takie, ona, to jest zajebisty temat, co interesuje. Na pewno to będzie niszowo. Jak to wychodziło, to ja miałem takie, o kurde, ja uwielbiam takie rzeczy. No. To jest katastrofa morska. Tak. Bardzo konkretna, dziwna. Temat dziwny. Dodatkowo mamy tutaj bogatych ludzi tak. z dziwnymi pomysłami. Tak. Dodatkowo mamy po prostu spartoloną robotę, jak się da. Tak. I to był pierwszy dzień, kiedy to się wydarzyło. I to się nazywa, ta firma się nazywa OceanGate. Tak. To jest jakby firma nazwa... Sorry, nie, ale... Gotowe pod hashtag. To jest od razu pod hashtag. Oni jakby, okej, wiemy, że to się wydarzy prędzej czy później. Boom. No. Jeśli nie wiecie, wiecie. Ale jeśli nie wiecie, to co, z tydzień temu, trochę tak. ponad, jak to oglądacie, pewien... Doszło do wypadku pewnego tak. z udziałem prywatnego batyskafu Tytana, mhm. którego operował właśnie OceanGate. Tak, firma zajmująca się tym podobno. Podobno się zajmująca wtedy. Już teraz jakby zamknięte są biura w ogóle, więc zakładam, że tam jeszcze niewiele się więcej wydarzy. No, rasa dobrze. Tak. rasa dobrze. Razem z CEO jakby, tak, że tak powiem, zatonął Rush, cały... Stockton Rush CEO był na pokładzie tego. Zaczęło się od tego, że łódź straciła ten... Plan był taki, połączenie by z... popłynąć do wraku Titanica, to jest tak, ważne. Tak, tak, tak. Chcieli zanurkować do Titanica. Stracili łączność dość szybko z tą łodzią i uznano ją za zaginioną. Czyli w takich marynistycznych terminach po prostu już wiedzieli, że już ich nie znajdą pewnie. To jest ciekawe, no bo wiedzieli. Wiedzieli, że ich nie znajdą. Wiedzieli, znaczy tak, przedstawię to zaraz trochę ten, bo kurwa, czytałem strasznie dużo o tym. No tak, bo jak mówiłem, jakby to serio jeden z tych tematów, co mi pochłania całkowicie głowę potem, kiedy coś takiego się dzieje. Tak. Natomiast no, wtedy jakby to, co my wiedzieliśmy, to było tak, że ta łódź zaginęła, były teorie, co mogło się stać. Media zaczęły i telewizja zaczęły prowadzić live reakcje razem z zegarem pokazującym, tak, ile zostało im powietrza to, tam. To było takie, jesteśmy już w dystopii i już nie cofniemy się. Jakby chmurka end, burza end, kurwa, jesteśmy done, jesteśmy finito. Jakby w sumie pokazujcie to dziecko, wszystko jedno już, nie? Tak. Jesteśmy w Black Mirror. Tak. Tak, widziałem broadcast na żywo, który miał timer odliczania jakby do przewidywanego momentu końca tlenu na pokładzie łodzi. I zabawne, bo to było zupełnie z dupy z dwóch powodów. Po pierwsze, to były estymaty, które dała ta firma. Mhm. Nie wierzyłbym im. Po drugie, to było chyba nie biorąc pod uwagę tego, że... Że ludzie oddychają tam. Że ludzie oddychają... Szybciej. Szybciej, kiedy się stresują. No. Więc no. Szczególnie jeśli mamy tam do czynienia z... trójką ludzi, którzy no, nie mają doświadczenia. Bo no to jest przejebane. Ogólnie może zanim wejdziemy w ten temat, to ja powiem, że mi gorzko śmieszny temat, bo no, ludzie umarli po pierwsze, po drugie nie wszyscy, że tak powiem, byli CEO mówiącym, mam wyjebane w te są dwa elementy, bezpieczeństwo. Tak. Więc no trochę, no tam, no szkoda w chuj. No. Jakby, że tak powiem, ładnie na minę zostali niektórzy wprowadzeni, tak. Będąc zaproszonymi, zabranymi na ten rejs. I no szkoda w chuj. Jakby tutaj nie ma co ukrywać, że to nie jest zbyt zabawne. Są dwie kwestie tutaj takie właśnie, jeśli chodzi o to, czy to jest, dlaczego to jest interesujące. Stockton Rush jakby i to, co się dowiadujemy o nim wcześniej, tak również jeśli chodzi o to łódź, no to jest typowo historia chłopa, co za blisko słońca leciał, nie? Tak, tak. Kochamy takie historie. No, jakby są gościa, wspaniałe. Kochamy historię gościa, co miał zbyt duże ego, żeby posłuchać kogokolwiek. Posłuchać kogoś i zapłacił za to konsekwencje. Niestety pociągnął za sobą inne osoby. Tak, które... więc jak coś, nie śmiejemy się z tego. Śmiejemy się z absurdu dotyczącego tej misji, bo było ich, kurwa, setki, mam wrażenie. No, było ich sporo.
Ja widziałem to zdjęcie. To dawaj, mów co ten, a ja ci... Ja widziałem to zdjęcie kontrolera Logitecha i... Tak, używali kontrolera Logitecha, który był bezprzewodowy. Bezprzewodowy! Motherfucker! Jesteś w łódce, która ma tam 3 metry. Możesz odejść na 2 metry maksymalnie, po prostu od końca do końca. I masz bezprzewodowy kontroler. Czy oni kiedykolwiek korzystali z kontrolera bezprzewodowego w warunkach w domu, będąc na kanapie? Jakby tak. Kontrolery się odłączają i jakby koncept tego, że... Była to jedna z czerwonych flag na pewno. Była to, tak. To był taki kontroler Logitecha za $15. Tak. Chciałbym od razu powiedzieć, bo media się bardzo skupiły na tym. Bo to jest goofy. Bo to jest goofy w chuj, nie? Jakby tam jest kontroler Logitecha i oni sterują tym łódź, pojebane. Ale no, trzeba powiedzieć, że kontrolery gamingowe do sterowania różnego typu sprzętu. Nawet jakby mówiliśmy już chyba tak, kiedyś o tym. O czołgach, o dronach kontrolowanych padem od Xboxa 360. Tak, ale na dronie nie lecisz. Ale czołgiem jedziesz. No tak, ale... I w łodziach podwodnych, wojskowych także używane są pady. Okej. Okay. Chodzi o to, że to jest dobra technologia, która jest przetestowana przez no więcej niż kurwa jest żołnierzy gdziekolwiek. Jakby, nie? Tak, gracz jest nie wybacza. Tak, bierzesz to od razu. Gracz nie wybacza. Gracz nie wybacza. Gracz będzie bardziej wkurwiony, jeśli to przestanie działać, niż ten gość tonący w tej łodzi. Jest to sprawdzona w ten sposób. Jest to sprawdzony interfejs w ten sposób. Jest jakby faktycznie często używany przez wojsko i w różnych takich temach. To samo nie jest problem. Natomiast bezprzewodowość tego, faktycznie jak później czytałem głosy ekspertów, średnio. Średnio. Tak, jakby nie było to zbyt usprawnieniem tego planu. Nie było to zbyt usprawnieniem. No bo tak by mi się wydawało, że raczej jeśli coś robisz, to idziesz w przewodowe. Jak tylko masz, jak tylko możesz. Tak, tak. Nawet tak, jak, tak, nawet, tak. Nawet... Jeśli te przewody nie są tak, jeśli te przewody... o ile te przewody nie są czymś, co zagraża ci... Tak. Nurkowie nawet... na przykład nie korzystają z często przerzucają się na bezprzewodowe systemy monitorowania powietrza, że się nie zaplątać na przykład w kabel. No tak, nie? Tak. Co, ale to jest jakby BHP w drugą stronę. No tak, bo im to tak pasuje. Tak. Natomiast no tutaj używanie bezprzewodowego kontrolera plus... Każdy audio... No szarpnij się już na tego Xboxa 360. Każdy audiofilmu ci powie, że, że raczej przewodowym. Nie? Tak. No i tak, mogli też po prostu jakby... Był taki kiedyś gość, nazywał się Chad Warden. I on powiedział, że PS Triple to jest to, co on kocha. I że Wii nie ma żadnych gier. I on nie będzie sterował żadnym dildo. I moim zdaniem on przewidział jakby... trochę... Trzeba było go posłuchać. Trzeba było posłuchać Chada Wardena, tak. Bo on... On powiedział dużo o innych rzeczy. Ich nie trzeba było słuchać, ale to trzeba było posłuchać. Że nie jakiś Willot, jakieś dziwne... Nie. Tutaj sprawdzony kontroler. Sprawdzony kontroler powinien być użyty. Ja mam kilka innych pomysłów też. Dawaj. Czy można sterować. Dawaj. Oczywiście Willotem właśnie. Sterując ruchem. Motion control. No. Kinect. Kurwa mać. Jakby... I tam cały czas ci mówię, że jesteś za blisko kamerki. Odejść dalej, nie mogę. Już jestem, bo już jest koniec łodzi podwodnej. Nie mogę jedynie odejść na zawsze. Jest gra Chirurg. To dałoby się myślę jakoś fajnie ograć. Gra Chirurg to pewnie było jak to wydobyli wszystko już. Myślę, że nie było gry Chirurg za bardzo. Wiesz co? Trochę była. Okay. Mam informację. Okej, okay. Jesus. Nie, tam cały czas pikało. Tam nie było tej dziurki. No. Bop It Twisted jest taki... Te chomiki... Do uderzania. To myślę, że dobry pomysł. I jeszcze myślałem nad bongosami do Rock Band. Albo do Donkey Konga. To jest. No. Musisz po prostu uderzać w tą stronę, którą chcesz skręcać. Tak, a jak chcesz w dół, to uderzasz oba. A do góry to nie ma, bo i tak jakby nieważne. To przycinasz balast, przycinasz nożyczkami.
to odłączasz. Odłączasz. Ej, to by było całkiem spoko. Odłączasz, żeby płynęło do góry. Jakby tak. Kontrolnie leci zawsze do góry, tylko ty musisz w dół ruszać. No i to są moje propozycje i mi się wydaje, że dalej byłyby całkiem... Że jakby nie byłoby zbyt różnicy w interpretacji tego, nie? No nie, dałbyś radę, myślę, że na tym wszystkim... Ja widziałem, jak koleś ten... grał na gitarze do Rock Banda w chyba Call of Duty. Było przechodzone na pewno też gry jakieś From Softu, więc no, na tym... Więc da się to zaprogramować. Się. Na keyboardzie MIDI. No. Myślę, że było to trudniejsze niż jakieś nurkowanie tam do Titanica, daj spokój. Tak. Nawet tam jakiegoś, pamiętam, bezpiecznie znaczy, jest w miarę. Sorry, ale no gość, który... Trochę wody. Gość, który przeszedł Call of Duty na gitarze do Rock Banda dalej jest z nami. Więc wydaje mi się, no, że... Właśnie. No właśnie. Dobra, kolejne kwestie, jeśli chodzi o to Łódź, ten batyskaw. Jest, wychodzi teraz dużo informacji o ludziach, którzy mieli płynąć tą łodzią, a nie popłynęli. Pieprzony angielski Fris. Pan Bestia. Pan Bestia. Angielski Fris. Fris będzie zadowolony, że tak zwaliśmy. Mam nadzieję. Tak, no, próbuję, wiesz, próbuję nadrobić teraz Pan za Bestia. Te wzywanie, kurwa, ekipa Holdings przez... tak, Mr. Beast. Rozjebaliśmy tę giełdę, to teraz trzeba ją przerzucić. To jest dopiero insider trading. Ja mam w planach powiedzieć coś i tak... No, żartujcie, kurwa. Puszczasz to o 10:00 no. I kiedy my zaczynamy mówić o tym, wtedy tak. Kupujesz. No. A później kiedy mówimy, że nie, przepraszamy jednak. No, Mr. Beast napisał chyba na Twitterze, że i wrzucił takiego na Twitter... screena, takiego, tak. Takiego, że dowód, że SMS-a dostał. Tak, i to, że on... Bo tam później mu krytyka była, że to on pisał tego SMS-a, był na niebiesko, Messengera chyba to był ten, że to on to wysyłał, ale w sumie też z kontekstu mogło wyjść tak, że on zaprasza kogoś do tego, żeby razem z nim na ten temat. Jestem w stanie kupić. A to jest kurwa 11 września po prostu tak, znowu. Tak, być tam. Jak Scott, jak się nazywał, kurwa, jak się nazywał ten, co zrobił Family Guy'a? Nie wiem. Mac. Ja sprawdzę zaraz. To byłby zupełnie inny świat, gdyby tam wsiadł. No, lepszy chyba. Seth MacFarlane. No. Trochę dziwne jest wrzucanie tego. Że co, tego, że tego? Tak, uff. No jest to dziwne. Jak zrobić to o mnie? No. Jak zrobić to o mnie, takie? No, jestem Mr. Beast. Jak zrobić o mnie tę tragedię? Mr. Beast ma teraz serię dziwnych take'ów. Tak? Bardziej niż zazwyczaj. Tak, był teraz w jakimś podcaście? I narzekał, że youtuberzy z niego zżynają, zamiast wymyślać oryginalne pomysły. Jego. A mówimy o pomysłach typu kupiłem drogą rzecz, bądź rozdałem drogie rzeczy, więc jakby też... No niech zaczną, wymyślą inne po prostu rzeczy, no. No. Ale jakby, to... Panie Bestio, ja bym się nie oglądają pana dla pomysłów, tylko dla tego, że ma pan tyle hajsu, żeby to zrealizować. Ja bym się zgodził, żeby fajnie, jakby nikt go nie kopiował. Ja to swoją drogą. Tak, jakby to byłby lepszy świat, faktycznie. Tak. No to pan Bestia miał być na pokładzie niby. Jest Nurek, youtuber, który nagrał nawet to, jak miał nurkować w tym batyskafie kilka miesięcy wcześniej, ale przez pogodę musieli to odwołać. Więc ma vloga z tego. Kurwa. Tak, zajebiste. No tak, ale... Bo to też nie jest tak, że te misje się nie odbywały wcześniej. Tak, oni pływali tym batyskafem. Wiele z nich się odbywało, tak. On już był na dnie wcześniej. No. Tak. Natomiast... Bo to, żeby nie było tak, że oni tak... Fuck it. Zobaczymy. Że pierwsza. Tylko, że to już odbywało się. Tak, tylko, że z ludźmi. I to jest właśnie problem, ponieważ... Czekaj, tylko, że z ludźmi? No tak, to zawsze było ten... Słuchaj, nie wiem, czy wiesz... Kto teraz był tam? Reptylianie na pokładzie? Nie, że wiesz, testami było na ten, na tej wysokości... Było tam, ale... Stockton Rush generalnie to jest gość, który często w wywiadach mówił, że jakiekolwiek wymogi od państwa, bezpieczeństwa albo coś, to jest coś, co powstrzymuje tylko innowacje, nie? No tak, no jak wiemy, właśnie, no, no... Więc to był tego typu człowiek, który mówił, że to, co osiąga, to osiąga dzięki temu, że podejmuje... Ryzyko. Ryzyko, ale inteligentne i racjonalne ryzyko. Okay. Na przykład no, widziałem łączy... tego pada. Jakby nie wmówi mi tego. Łączy... jakby tą pokrywę z włókna węglowego. Mhm. To była w ogóle część, którą... To było z drukarki 3D, tak? Nie. To było blisko, bo to była część, którą kupili od Boeinga albo od Airbusa, którą oni im sprzedali. Jakby ona już miała... Bo jest jakiś termin przydatności w ogóle?
zazwyczaj kiedy takie mogą użyć mogą. Takiego elementu, ja bym już po tym, po tym czasie. No wiesz, no w marketach też są takie wyprzedaże, tak, 40%. No i co, no i zjesz, co się stanie, co, no co, poboli cię brzuch raz. Najwyżej cię trochę wyssie przez dziurę w batyskafie, no, to poboli cię chwilę i to jest to analogicznie, no. Dokładnie. Wyssie ci trochę a po prostu gówna z dupy. W przypadku batyskafu cię nawet krócej będzie boleć. No. Właśnie. Ból brzucha przy zjedzeniu serka homogenizowanego dzień przeterminowanego jest o wiele cięższy niż pół sekundy implozji, która jest tak szybka, że nawet impuls z neurona, po prostu mózg twój nie zdąży poczuć bólu. Tak. Co jest całkiem spoko. Tak, to możemy tutaj... Znaczy, nie jest, ale jakby bardziej spoko jest to, niż ta wizja, którą ja miałem przez większość czasu tej misji, czyli że oni będą tam przez 4 dni siedzieć i będą mieli po prostu patrzeć po sobie i myśleć, should I do this? Should I do it? Tak, no było dużo... gdybania w tym okresie, no. Co mogliby zrobić, albo co znajdziemy, kiedy ich w końcu znajdziemy. No, brzytwa Okhama zadziałała. Najprostsze rozwiązanie okazało się być prawdziwe, bo tak jak już mówiłem o tym włóknie węglowym, tak. Jest ten główny element, tak, ten ta rura. Boeing. I po bokach odkręcone po prostu kawał blachy od samolotu, takiego z wysypiska tego takiego samolotu. Tak, wyobraź sobie, jak są te takie z cementu, te takie części tych kanałów. Tak. No to w sumie to tylko, że zrobione z włókna węglowego. Takie duże jajko niespodzianka to było. Tak, to bardziej, że to jest rurka i to było zakończone dwoma takimi czopami, tymi półkulami z tytanu. Okej. Okay. I generalnie Stockton Rush mówił wcześniej w wywiadach, że generalnie tego się nie robi. Nie łączy się tytanu, tytanowych stopów. Nie mieszaj się, ale my to robimy. Tabelka narkotyków i na końcu jest tytan i stal i jest, że grozi śmiercią. No, więc... tutaj kolejna... Czyli on powiedział, że tego się raczej nie robi, ale ja jestem takim... Chłop zdawał sobie sprawę wizjonerem. Z tego, że to wszystko jest, kurwa, bardzo eksperymentalne. Okay. Wszyscy zdali sobie sprawę. Czy on w ogóle nie miał takiego, że może on nie był jakimś adrenalina freakiem po prostu? Trochę pewnie tak. Jeździł na jakichś rollercoasterach dużo pewnie. No, dużo nurkowo do Titanica. O, no tak. On często był jakby na tym ten i teraz też zresztą dlatego RIP. James Cameron tutaj wkracza, bo w wywiadach po tym, jak to wszystko się wydarzyło, opowiadał o tym, że on łącznie z wieloma innymi ekspertami pisał listy przestrzegające Stocktona, że to się może źle skończyć. Co? Tak. Więc... W ogóle co to jest? Jakby James Cameron, kurwa. Nie wyobrażam sobie dostać listu od Jamesa Camerona, w którym on mówi tak, proszę, uważaj na siebie, nie rób tego i to zrobić. No, ja bym powiedział, ja bym zaufał. Ja bym zaufał w chuj. Jakby nie ma gościa, który bardziej kocha morze od tego gościa. Never bet against Cameron. Ja miałem takie, no nie, może się myli, a potem ile Avatar 2 zarobił? Co? No, nie, on ma rację, on musi mieć rację. No. Więc jakby ten gość ruchał ocean najchętniej by. Tak. Jeśli ocean był personifikacja oceanu, James Cameron byłby najbardziej down bad osobą w historii. Jakby ta skrzynka byłaby zapchana, kurwa, fire reaction emoji na każde story możliwe. Ocean szepnął Cameronowi na ucho, żeby tam uważali na ten Titanie. Titanic tonight? Titanic tonight? Titanic tonight? No, więc wysyłał ten list, ostrzegał i teraz mówił w wywiadach, że żałuje, że nie zrobił tego publicznie. Że wiesz, że no, ale jakby to tych nic wszystkich... To by nie zmieniło nic. Że, no niewiele by zmieniło. Oprócz tego, że może ludzie byliby bardziej sceptyczni i by tam, kurwa, nie pojechali. Aha, w tym sensie. Kolejni milionerzy też pokazywali swoją komunikację z nim, z Stocktonem. On, kurwa, haglował ich, żeby oni płynęli z nim. No. On po prostu im wysyłał co czas, ej, teraz jest wolny termin, dawaj, za połowę ceny, dawaj, chcesz? Dawaj. Ja, i że na przykład któryś pokazywał któryś właśnie z tych ludzi... wiadomości, że jego syn się bał, no. Bo jego kolega mu opowiadał, że tam są kamarnice wielkie i w ogóle. No i Stockton mu tam później całe takie elaboraty. Nie, tam nie ma się czego bać, ma ten... Co, bo nie musi się bać, nie. O, może przestanie się później bać. Ja pierdolę. No może te może kamarnice są, ale raczej nie byłyby zagrożenia, to po pierwsze, ale dzieciak miał... Miał nosa. Dzieciak miał nosa. Jedną z osób, która umarła... Był 19-latek. Był 19-latek właśnie, syn...
milionera pakistańskiego. Który też umarł. Który też umarł, bo razem właśnie byli. I ten dzieciak miał obawy przed pójściem. Tak, bał się tego strasznie, co było dla mnie takie uff, zabiliście go. No tak. Stockton Rush zabił tego człowieka, jak dla mnie. No uważam, że zabił wszystkich po prostu. Tak, według mnie jest to po prostu, doprowadził do sytuacji bardzo, kurwa, niebezpiecznej sytuacji, gdzie był ostrzegany wielokrotnie. Z taką świadomością zagrożenia, no to już jest jakby, nie wiem. No i co tam się co się stało, że to w ogóle się rozjebało? Tak, no. Na ten moment wiemy, że tak. Oni zanurkowali, zeszli do jakiejś tam głębokości i zaczęli się wynurzać awaryjnie. Czyli wiedzieli, że coś się dzieje nie tak. Okay. Mieli to świadomość, że coś jest nie tak. Natomiast czy była to panika, czy bardziej stylu, lepiej wróćmy może później. Czy Bluetooth się odłączył? Po prostu. Tak, Bluetooth się odłączył po prostu. Your device is ready to pow. I oni tak, o kurwa, o. Ktoś się przypadkiem podłączył do Bluetootha. No jest jak z tego JBL-a. I po prostu jakiś Drake zaczyna lecieć. I tak, o nie, tylko nie to. Siedzisz sobie, kurwa, w swoim telewizorze i nagle czyjś YouTube ci się zalogował. Pa-pam, i tam... Witajcie, Maja ma już 0,0000,1 sekundę. I tak, o kurwa, nie, jakiś fan Freeza się podłączył. Co jest szybsze? Jakby implozja batyskafu, czy update'y? Update'y. Myślę, że sygnał bólu nie dotarł do ich mózgu, ale to, że Maja się urodziła, zanotowali to. Tak. No, więc oni już wracali. Mhm. Ten w ogóle... Stockton mówił, że batyskaw jest wyposażony w system oceny integralności. Nie wiem, czy to jest dokładnie tak się tłumaczy. No jest taki system. Integrity. Jest taki system integralności łodzi podwodnej. System integralności. Jak istnieje, to jeszcze jest integralna generalnie. Właśnie, tak. Tak, i właśnie to jest swój problem, bo on mówi, że no jest taki ten, ale w sumie jak się dowiesz, że coś już, jest nie tak, to już trochę... To już tak jakby, no fajnie, że wiesz, ale to już nic nie zrobisz wtedy. Więc najpewniej to się aktywowało. Oni zaczęli wracać i wtedy nastąpiła implozja. Tak. Najpewniej coś z tym włóknem szklanym, jeszcze nie wiemy. Mm-hmm. Możliwe, że jak ten podcast wychodzi, to już będzie wiadomo więcej. Wyglądało to pewnie tak, że... W środku po prostu... Tak, im zgniotło się to. No. I wszystko to zostało wyrzucone przez tą półkulę z przodu, gdzie jest ta szyba, bo ta szyba była wybita. Ogólnie szyba tam była? Tak, to była szyba, która była oceniana na głębokość chyba połowę mniejszą niż ta, na którą mieli zejść. Bo ja słyszałem, bo ja słyszałem o tym, że tam był ekran. Nie, ekran też był, mieli też te laptopy, ale było okienko. Bo słyszałem słyszałem, że tam był tylko ekran, że nie było szyby i że czy oni nie mogli po prostu obejrzeć sobie VHS-a jakiegoś Titanica czy coś jakby, że oni tam spłynęli, ale ledwo co będą widzieć. Byłoby to bezpieczniejsze. Ale mieli okno. Okej. Okay. Przypomina mi, to był kiedyś taki chyba brytyjski program reality show, w którym wkręcili grupę ludzi, że lecą na misję kosmiczną na orbitę ziemską. I po prostu przeciążenia im zrobili. I robili to między innymi, że właśnie wzięli ich do takiego niby krążownika i trzęśli tym i się nabrali. Są wideo eseje na temat tego. Tylko nie pamiętam, jak się ten program nazywał. Ale myślę, że jak poszukacie Space program, reality show, prank, to znajdziecie. Czyli było okno. Było okno i najpierw... Czyli warto było jednak płynąć. Znaczy zależy, jaki był twój cel, nie? Więc było to okno i najpierw zostali... Wszystko, cała zawartość została przez to okno. W kilka sekund wszystko zostało zniszczone. No i teraz będziemy się dowiadywać pewnie. Udało im się znaleźć resztki tego batyskafu, więc już go wydobyli i pewnie będą teraz badane, więc może się dowiemy więcej. Implozja jest o tyle dziwna, no nie, że to jest jakby śmiał po prostu ładunki wybuchowe z każdej strony tej łodzi podwodnej zamontowane i wysadzone naraz. 40 kilo trotylu. To jest jakby... Wszędzie wokół. No. Pojebane. No, więc jakby jeśli chodzi o pogrzeby, to można już robić, myślę. Tak tak. Właśnie. Tu jest ten. Taki trochę makabryczny detal. Mm. Są jakieś... Może resztki to może jest złe słowo. Szczątki. Szczątki ludzkie zostały.
podobno są właśnie w tym. No ale to pewnie są właśnie szczątki typu ząb albo no tak. kawałek kości. No, no, no. Niewiele więcej pewnie się ostało. No tak jak mówiliśmy, to było, to się działo tak szybko. No równie dobrze mogliby przy bombie stać po prostu. No, nie? No. To jest pojebane dla mnie. Tyle. Więc kurde. No mi przypomina to o tej śmierci przez dziurkę od klucza. Ten diving bell incident. Co chłopa wyssało po prostu przez szparę w drzwiach. Szparę w drzwiach, tak. To był dolfin... Gadaliśmy o tym na pewno kiedyś tak, w podcaście. Tak, tak. Dlatego właśnie to pamiętam i od razu o tym pomyślałem, jak tylko ten temat się pojawił, że ten batyskaw stracił... Łączność. To od razu myślę, o shit, przejebane. Jakby to od razu o tym pomyślałem. No. Od razu o tym, bardziej niż o tej wersji, że będą po prostu gdzieś pod wodą i czekać. Tak. Ale nie, no ta druga wersja jest straszniejsza. Więc... Ale dużo się dowiedziałem właśnie na temat tego, jakie ciśnienie tam jest. No, no, no. Dla mnie, ja też miałem takie wyobrażenie, że jak no, jesteś w tej łodzi podwodnej no. i nagle woda zaczyna się wlać, to jest najpierw taki psz. No bo tak jest w filmach, że no. o nie, tam cieknie i tam mamy tylko teraz pół filmu jeszcze, żeby coś zrobić z tym, a nie, że to jest, wiesz, taki... No ale to jest w sumie odwrotność po prostu bycia w samolocie, nie? Tak. Jakby jak w samolocie wysysa na zewnątrz. Tylko przy różnicy... o wiele mniejsza no tak. różnica. No tak, ale dalej może na przykład rozerwać samolot w pół. No tak, tak, wiadomo. No. To, nie są to siły, które byś chciał tak. na swoim Więc samolocie. Tak jak się na zewnątrz, to tutaj wpycha po prostu. Bezpieczniej jest zrobić dziurę w swojej stacji kosmicznej niż kurwa pod wodą. W stacji kosmicznej jest to różnica jednej atmosfery. No. Nie? Jakby dosłownie, bo mamy atmosferę jedną, ciśnienie jednej atmosfery w naszej atmosferze. W kosmosie jest zero, więc jest to różnica jednej atmosfery. Jest to na tyle mała różnica, że dziurę na stacji kosmicznej mógłbyś potencjalnie ręką zatkać. Okej. Okay, więc to nie jest jak w Obcym 4, że cię wysysa wszystko. Chyba, że tam było jakieś ogromne ciśnienie na tej stacji. Ale jest... Próżnia nie działa tak, że to jednak... No właśnie nie, to jest... Ja też miałem takie, kurwa, co jest? Brzmi jak fake. Powinno... Ale tam jest próżnia, to jak to możliwe? Nie, okazuje się właśnie, że to na tyle wolno się rozpręża, bo to ciśnienie jest tak niskie, w którym my funkcjonujemy w porównaniu do zero. Zera, do braku. Nie jest to kompletne zero, no nie. bo tam zawsze coś ale jest. Ale to są takie w margines błędu taki. Tak, tak. Natomiast najwyraźniej ten. Też było dla mnie dziwne. To, no, ja wolę w kosmos lecieć niż pod wodę. to, chociaż jeśli byś nie mógł, miał co z tym zrobić, to już wolę być zgnieciony w tej łodzi. No tak, no tak, tak. Ale w kosmosie fajniej. To prawda, to prawda. Jakby, no bo nie mam innego argumentu. To też by było fajne, ale już ty tam teraz zrobili to. No, to tak. żebyś był tak druga woda po kisielu. Tak. Jeszcze ludzie by myśleli, że jesteś debilem, że jeszcze wpakowałeś to, pomimo tego, że tam się wpakowali. No dwie rzeczy jeszcze mam, tylko jeśli chodzi o Tytana. Jakie były powody, żeby mieć obawy? Wcześniej na jednej z misji, potem jak robili, nie remont, ale robili jakieś tam techniczne rzeczy przy silnikach elektrycznych, które napędzały to. Na gaz przerobili. Jak Pudzian Lamborghini. Polak przyjechał, Pudzian przyjechał, no, takim przerobił. To ja się nie dziwię. Jednak Freeze ma pewne powody, żeby nienawidzić Polaka. Tak. No. Polak zamontował na gaz i mówi, dobra, tylko pamiętajcie, że kontrolkę trzeba kliknąć dopiero po tym, jak się trochę na paliwo pojedzie. A Amerykanin nie rozumie, bo on automatyczna skrzynia biegów, wszystko automatyczne i on włączył od razu. No i tutaj był kurwa... Złego zatankował. LPG... Przyzwyczajenia, złego zatankował. 9,8 zamiast LPG nalał i koniec. A źle podjechał. Nie podjechał do tej takiej... Kurwa, za rogiem tej cysterny na stacji benzynowej. Najmniejszej, kurwa, pompy. Tam pan wychodzi w kamizelce odblaskowej i zalewa. No tak, no. No, więc robili te silniki. To też śmieszne, bo były tylko 4 silniki. 2 po bokach jakby do pływania w przód, w tył i skręcania. No. Oraz 2, które jakby w górę i w dół. Wertykalne. Wertykalne, tak. Oprócz ten. Więc potencjalnie jakby się rozjebał pod wodą jeden z nich, który pozwala ci skręcać. To by robili tak. Dokładnie. A peczuszkę by robili w kółko.
I zgadnij, co się stało podczas jednego z tych testów. Właśnie beczuszkę potem, jak robili. Robili beczuszkę. I nie dlatego, że się zepsuł ten silnik, tylko dlatego, że go zamontowali odwrotnie. Odwrotnie? Tak. Ale kręciołe zrobili. I mieli kręciołe. Dobrze, czyli on jednak kocha roller coastery. Tak. Okej. Okay. I no rozwiązali to w ten sposób, że trzymali bokiem ten kontroler. Okej. Okay. Bo wtedy im się robiło ten... A nie mógł sobie wyobrazić, że tylko musiał trzymać bokiem ten kontroler. Wiesz co, generalnie mam wrażenie, że Stockton miał problemy z wyobraźnią. Można nie powiedzieć, że był człowiekiem bez wyobraźni. Był człowiekiem bez wyobraźni. Po prostu, wiesz, myślałem o tym, że mógłbyś sobie po prostu wyobrazić, że bok to jest góra, że prawo to jest góra i lewo to jest dół i nie musiałby jak idiota obracać kontrolera, żeby no nie, bo słuchajcie, bo teraz tak musimy płynąć. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o to łączność. Mhm. Nie było to rzadkie, że tracili łączność z tym statkiem. Okej. Okay. Ale to nie jest w ogóle rzadkie. Też jakaś taka rzecz, że pod wodą się jakoś to dzieje? Tam jest kurwa ciężko w chuj z kontaktem, to prawda. Bo bym tak myślał, że woda gorzej po prostu, wiesz. Zależy, czego używasz. 5G nie łapie raczej. Raczej nie. YouTube'a może sobie nie problem. Odpalisz może na 4 kilometrach pod wodą. Może być z tym problem. Natomiast jeśli tracisz tą łączność i to podczas prawie każdego wypłynięcia, to może byś się zastanowił nad tym, żeby jak coś to rozwiązać? Innego. No właśnie, że to jest rozwiązać. Jakiś taki pole do troubleshootingu. Tak. I wyszła śmieszna rzecz. Jakiś dziennikarz tam technologiczny powiedział. Kuba Klawiter powiedział to. Co? Kuba Klawiter. Kuba Klawiter powiedział, że był, że miał okazję być tam. Nie w Łodzi, prawda, ale był już na tym statku, żeby obserwować, jak to wszystko działało. Ta łódź, ten batyskaw im zniknął. Mhm. Wszyscy byli zestresowani. To było jakieś, nie wiem, miesiące temu. I wyłączyli Wi-Fi na statku, żeby gość nie mógł tweetować o tym. Żeby później móc mu, żeby go móc później zgaslightować, że jak coś, to jest normalne, że tak ten. Słuchaj, że ci Wi-Fi na statku kurwa wyłączają, żeś nie mógł tweetować o tym, że im batyskaw zaginął. Love it. Co za abstrakcja. No i tym bardziej jest to kurwa smutne, że doszło do tego, bo flagi czerwone były kurwa wszędzie. No tak. James Cameron ostrzegał. I to nie takie kurwa fajne. No nie. Czerwone flagi, tylko takie, że nope. Jakby Wi-Fi nie działa. No dla mnie to jest ogromna, dla mnie to jest ogromna czerwona flaga. Przepraszam bardzo. Ciekawe, ile by tam policzyło, jakbym kiedy podpływasz, sieci wykorzystał. Kiedy podpływasz Ocean Gate'em i ze swoją dziewczyną i łapie jej Wi-Fi. Loguje się jej Wi-Fi hasło do statku obok. Aha. Najgorzej. No czyli co, Titanic pochłonął kolejne istnienia. Tak, plus 5. Niezły całkiem kurwa kill rate. Niezły. Że jakby, ile to tam lat minęło? 100 ileś? 200? Ja nie wiem ile. Więcej. Ja w ogóle, dla mnie Titanic nie jest do ulokowania w historii. Tak, dla mnie to nie jest wydarzenie historyczne, tylko to jest film legenda. Tylko film Jamesa Camerona, trademark. Camerona, fantastyczny oczywiście. 1912, więc nie, 110. Tak niedawno? No. Pamiętam to, że było w 2012. Oni nie wyglądają, bo... jakby to był 1912 w tym filmie. Co? Oni nie wyglądają, jakby to był 1912. Nie, że tak szczęśliwi są jacyś. Nie no, ubrania nawet. Znaczy, ja wierzę, że tak wyglądali wtedy, bo James Cameron to robił, a on się nie myli. No, tak. No w sumie racja, bo też na Pandorze też tak wyglądają. To był, przecież, to był jego special kosmici. Interest. Nie będę kwestionował nie, no Jamesa to prawda, Camerona. To był jego special interest i no moje pytanie jest jedno. No. Titanic 2, kiedy? James, ja myślę, że powinien otworzyć listem, cytatem z listu swojego do tego typa. Yep. Bo on powiedział tak, szkoda, że publicznie tego nie zrobiłem. On teraz musi to wszystkim wetrzeć w mordę. O kurde. Ja moim zdaniem powinien zrobić film. Titanic 2. Myślę, że na pewno będzie film. Znaczy jakiś. Już jest. To pewno. Pewnie. To nie jest ten. Już bo w ogóle jakiś dokument się pojawił, kiedy oni jeszcze byli pod wodą. Tak, jeszcze nie... Znaczy nie byli jeszcze, ale dalej, kiedy nie wiadomo, co się stało. Myślę, że... Myślę, że film, póki z wody nie wyjdą, powstanie na pewno. Tak. Ale tak, powstawał już jakiś dokument. No wiesz, no to teraz... Ja myślę, że oni mieli gotowy już. Ja myślę, że to jest taki protokół, że jak coś takiego się zaczyna, jest taka inicjatywa,
to ten intern, ten stażysta ma obowiązek zebrać już materiały, jakieś te stock footage, żeby już było gotowe Adobe Premiere wklejone, wiesz? James Cameron dostaje telefon. Publikuj. Tytan zaginął. On tak, idzie do biurka, wyjmuje, gotowy scenariusz, kładzie, bierze długopis, datę zmienia tylko. Kiedy? No wpisuje, tak. Wiesz, kreski są, żeby tak, wpisać datę, tak, kiedy. Tak. I tam wszystko, imiona, kto był imiona akurat na pokładzie, wypełnia. I tam skreśla Mr. Beast, kurwa. Kurwa, kurwa, to by siadło. No nie, no. A, no i no dobra, czyli minus, czyli minus 100 milionów do box office. Czyli tą jedną scenę z tymi zawodami wykreślamy. Okej, czyli tą jedną scenę z niewidomymi trzeba wykreślić. Co robił ten Pakistańczyk? O ja pierdolę, co? Tam, nudne milionerowe tam rzeczy pewnie. Stalą handlował czy czymś pewnie, krowami. No, ale był za to jeden z tych gości, był milioner, który był podróżnikiem, który tam miał bardzo dużo rzeczy na swoim koncie w ogóle, więc... Pieniędzy na przykład. Pieniędzy, tak. Więc no to już do filmu, nie, się nada. No nie, podróżnik to już tak, no. I myślę, że no właśnie z tym Ikarem idealne to jest odniesienie. Tylko, że jakby płynął za głęboko, za blisko Titanika. Za blisko Titanika. No. O, to jest tytuł. Za blisko Titanika. Za blisko Titanika. No i myślę, że... Nie wiem, czy James Cameron... Ja myślę, że by chciał. Ja myślę, że on ma takie... Że on jest w tej chwili nie na etapie... Nie powinienem, ale... Na etapie... on jest teraz na etapie... tego barginu ze sobą. Tak. Że on teraz jakby bardzo ma dużą... jest w dużym rozdarciu. Dużo ma do przepropacowania. Jest w dużym rozdarciu. No szczęśliwie nie aż takim jak reszta załogi. I myśli, no, że jakby z jednej strony tragedia, z drugiej strony jest to bardzo jego... No jeśli kto... Nie, ale co jak co? Jeśli ktokolwiek miałby zrobić film, to on powinien. Tak. I ja tu mówię totalnie szczerze. No, że... Film na pewno powstanie, bo są filmy o wszystkich wypadkach zawsze. Tak. Powstają. Więc on powinien zrobić film. Myślę, że najrealistyczniejsza opcja to, że zrobi dokument. Mm. A nie ten, bo... No też to byłby krótkometrażowy raczej film. Miałby być fabularny. Znaczy nie, no słuchaj, myślę, że o tym, co ten Stockton tam odkurwia wcześniej, no. O, ale to można zrobić tak, że oni jakby są flashbacki. O tej CEO Holmes, ta co zrobiła wszystkich z tym przekrętem na badanie krwi. Nie rozumiem, o czym mówisz. Nie znasz tego? Nie. Elizabeth Holmes. Co ona zrobiła? O, minęło cię to, o kurwa. Co? Przekręt na badanie krwi? Tak. Ja tylko wiem, że CIA próbowało znaleźć Bin Ladena w ten sposób kiedyś. Naprawdę, nie żartuję. Mieli taki plan, CIA miało taki plan, że w Pakistanie, tam w okolicy, w której w końcu końców złapali Mr. Bina. Więc może... Mr. Bin? O nie! Nie zastanowiłem się nad Mr. Bin. No każdy z nich miał jakby swoje. Dużo panów tutaj ostatnio. I podobnie jak Mr. Bean, że jakby on miał, on i tam był tylko jeden sezon, a się wydaje jakby całą wieczność. No taki cichy, ale zapadł w zapadł w pamięci. W popkulturze na zawsze. No, miał taki ikoniczna wpływ. Rola. Jeden człowiek, a jaki wpływ. No tak, tak. I też jakby Mr. Bean też miał swój ten... środek transportu charakterystyczny. Tak. Samochód. Tak. No i Mr. Ladena chcieli znaleźć tak, że jakąś fejkową, nie mogę powiedzieć tego słowa, jeśli chcemy, żeby ten... Mogę powiedzieć Bin Laden, ale nie mogę powiedzieć tego słowa. Jak wstrzykujesz drobny kawałek wirusa lub choroby. Okej, żeby się na niego uodpornić. Żeby się uodpornić. Znany sposób.
To oni... Znana strategia. Znana strategia. Tak. Kontrowersyjna late. Z jakiegoś powodu nagle. No to oni w tym regionie zaczęli właśnie fejkowe usługi prowadzić, że darmowe tam, wiesz, darmowe zastrzyki. I mieli taki plan, żeby zacząć na obrzeżach, w tych biedniejszych rejonach i iść coraz wyżej. I mieli plan taki, że badali DNA, krew każdej osoby, której zrobili zastrzyk, żeby potwierdzić, że tam mieszka Bin Laden. Czy ci goście, którym oni robili tą procedurę, nie poczuli jakby, że coś jest podejrzane, kiedy oni tu i nagle krew, wyciągają krew zamiast... Nie, no wiesz, nawet po wstrzyknięciu przecież masz... No tak, mogą w jakiś sposób, nie wiem. O, mogą, że na przykład biorą, nie wiem, kawałek gazy ten i... Tak, spoko. Rozumiem, to bawi, nie, że wiesz... Nie, oni tak. No to jest taka nowa metoda, upuszczanie krwi po prostu i taki, wiesz... Taki, kurwa, pompują cały baniak tej krwi twojej. Tak, no musimy to przebadać. Nie, no. Jest to jeden sposób na pozbycie się Bin Ladena, po prostu opuścić z niego krew. Ej, co jeśli oni by... Bo oni mieli taki plan, że wiesz, stopniowo docierają i tam przyjdzie na pewno jakiś wujek, stryjek, ktoś tam. Co jeśli po prostu pierwszy dzień i Bin Laden przychodzi? I on wygląda dokładnie tak jak na tych zdjęciach. Tak. Jest dokładnie tak samo, nawet ta sama broń, wszystko. Przez VHS widać go. Że nawet wygląda jakby z tej jaskini wyszedł prosto z tłumaczenia, z przyznawania się. Kurde, nie wiem. Co wtedy by oni mieli zrobić? No oni robisz tak, mu ten, nie robisz mamy, to, dajesz tę szczepionkę. Planu. Dobra, no to... No dobra. Sięga Hipokratesa, tak? No. Tak. Nie no, co jak co, panowie, ale przysięga Hipokratesa. No, Elizabeth Holmes była amerykańską bizneswoman, założycielką firmy Theranos, oskarżoną o szukanie inwestorów i skazana na 10-letni zakaz zajmowania wyższych stanowisk w spółkach publicznych. Podoba mi się, że to zostało po prostu... Wow, ale kara. Czyli że co? Czyli że po prostu nie jest CEO, ale dalej jest właścicielką wszystkiego. Wow. A generalnie odjebała w chuj, bo chodziło o to, że ona chciała... Płatne subskrypcje. Chodziło o to, że ona chciała złapać Bin Ladena, nie? Ona powiedziała tak, płatne subskrypcje w Pakistanie dla Ekipa Holdings robimy. No, więc chciała nowy sposób na badanie krwi znaleźć. Przepraszam. Że bierzesz tylko z kciuka albo whatever z ten i... Jak cukier. Na tej jednej kropelce. Jak badanie poziomu cukru. Że wstrzykuj nowy, tak. Że robisz... I tak. I tylko z tego chciała... Żeby z tego można było robić cały szereg badań. Okay. Zamiast pobierania klasycznego większej ten. No. No i zrobiła tam ze swoją ekipą prototyp i to średnio działało, ten prototyp, ale miała spotkanie z inwestorami. Powiedziała, zajebiście działa. Więc sfejkowali to, że ten prototyp działa. No i się kurwa zaczęło, bo... Jakby inwestorzy byli mega zainteresowani, no bo kurwa mać. Kurwa, ekipa Holmes. Zajebiste. Od razu znajdziemy Bin Ladena z tym. Chmurka, burza. To jest zajebiste. Idziemy w to. O, nowa era dla ekipa Holding. Myślisz? No. Oczywiście nie mówię, że... Czy ogłoszenie ciąży przez Versow poprzedzał jakiś spory zakup akcji ekipy Holding? Można sprawdzić. To jest pojebane, bo to jest dosłownie przytwierdzone do ich życia. Ja się boję teraz, bo my robimy żart, a ktoś się poci tam. Naprawdę, teraz. Kurwa. Tam od mój... Tam wujek zna kuzyna z Weroniki i ona powiedziała rodzinie i ja mówię, dobra, no to kupujemy. Słuchaj, wiesz, co jest na prywatnym, kurwa, grup czacie ekipa Holding? Informacja na przykład tak. Hipotetycznym oczywiście. 9 miesięcy temu informacja taka. Idą do sypialni. Nie wiem, jak się skończy. Buy low. Chcę, żebyście wiedzieli. Buy low. Jest tak, teraz jest tak. Buy low, sell high. O Boże. Oh, yeah. Buy flaccid, sell hard. Ja pierdolę. Przepraszam. To było obrzydliwe. Nie masz za co. Było obrzydliwe, ale to oni wprowadzili ten temat do publicznego dyskursu. Dokładnie, heteropropaganda. Ach.
No, i co ale, z nią? I ona. No i to był moment, w którym oni mieli kurwa produkt, który nie działał, ale mieli inwestorów zainteresowanych z ogromnym budżetem, więc co zrobiła? Z ogromnymi oczekiwaniami. Szła dalej w to kłamstwo. Mm-hmm. Na tyle, że kurwa zaczęły się jakby badania już z ludźmi. Powszechniejsze, no. Tak, powszechniejsze. I zrobiono o tym cały serial. Więc da się. Czekaj, ona zrobiła serial. Nie, zrobiono o tym serial. Nie. Okej. Udowodnię wam, że to działa. Oto cały 12-odcinkowy serial dokumentalny na temat mojego genialnego produktu. Tak. Więc... Okej, czyli serial cały zrobił. Tak, no i ona teraz jest. Ona ma trochę teraz image, próbuje zrobić taki image takiej antysystemowej, że wyruchała tych inwestorów prywatnych. Ale to też to tak działa w ogóle system, także jak tak. coś. W sensie no tak, tak działa ogólnie ten cały koncept. No i niby okej, ale nie pomijajmy faktu, że tam byli w tym wszystko byli ludzie. Zdrowie ludzi to jest taki zdrowie też, ludzi, tak, również z tymi badaniami. To jest taka właśnie, to jest taka słaba dziedzina do oszukiwania inwestorów. I bardziej są bym konkretnie... tak myślał, że no tak, będzie to 3D działało. Tak. W okularach, dobrze, bardzo dobrze. Nie, no, to jest... Nie, to, że świeci na ścianę, to zmieni w ogóle odbiór w ogóle całych filmów. To powinien... To naprawdę. To jest włókno węglowe, to jest naprawdę mocna rzecz. Tam przeterminowane trochę, ale to jest naprawdę, to nie do zniszczalne to jest. Mamy taki system, indykator integralności. To brzmi jak takie wymyślone po prostu w 2 sekundy przed prezentacją. To jest indykator integralności. Mamy to. I to jest ten jeden, taka lampka, co nic nie robi. Że tam jak odpalisz ten schemat cały, gdzie ten prąd przepływa, to tak tam nic się nie dzieje. Nie, jest po prostu lampka szczepiona do baterii. Jeśli ta bateria zostanie zalana wodą, to ta lampka gaśnie. Tak. I ta bateria jest z tobą. Po prostu tam w tym miejscu. Jak zaleje tą baterię, tak, to znaczy, tak, że jest problem. Tak. Wszyscy muszą chodzić w skarpetkach ciągle, żeby poczuć, że mokra jest podłoga. I jak jest mokra podłoga, to znaczy, że już po prostu właśnie przecieka. Czy to jest nawiązanie celowe? Nie wiem, czy wiesz, ale wchodząc do Tytana, trzeba było zdjąć buty. Bo tam siedzieli, po turecku się siedziało. Jest zbrodniarzem jednak. Amerykanie mieli tak, co? Mam zdjąć buty? Nie wiedziałem o tym. No. W ogóle zacząłem się zastanawiać ostatnio, jak to jest, że u nas się zdejmuje buty, wchodząc do domu, a w Ameryce nie, kurwa, oni się tak kładą na kanapie z tym. I już wiem czemu, bo oni w ogóle nie używają butów do chodzenia. No tak, oni nie chodzą. My wszędzie chodzimy, oni do auta wejdą i ten. Więc to mi od razu wyjaśniło, że nigdy nie mają takiego poczucia, że wnoszę brud z całego miasta. Że przeszedłem pół miasta, bo nie da się przejść nawet 2 ulic tam. Yep. Okej, okay, czyli dobra, czyli no będzie... No i Stockholms było tak, że zrobili cały serial. Oby był film. James Cameron. Titanic 2. Ja chcę tak, dokument w tym roku jeszcze i za rok film. Oba Jamesa Camerona. I żeby grał, kto grał? Czekaj, ja zobaczę, jak oni wyglądali. Dawaj. Ocean Gate. Wierzę z tego, że Stocktona tylko trzeba... tutaj obsadzić. On ma twarz taką, że znajdziesz na pewno aktora. Jak on się nazywał? Stockton. Gość ma nazwisko... Stockton Rush. W ogóle gość ma nazwisko jak... znaczy, to jest jego drugie imię w ogóle. Richard Stockton Rush drugi. O, czyli Stockton to jest jego trzeci imię. Okay. Stockton, czaisz? Stockton, jak, Richard Stockton jak stock, Rush trzeci. Jak ten... kurwa udziały, jak akcje na giełdzie. Stockton Rush. Rush. Gość był jak kurwa, pieniądze. Ten gość został stworzony do tego, żeby umrzeć jak w jakiejś ironicznej opowieści. No przecież Stockton Rush in 2015, to wygląda jak z Command & Conquer cutscenki, tak. Że to jest ten pojebany kapitalista, finansista i on jakby wow. Wiesz, kogo ja widzę w jego roli? No. Nie do końca pasuje jakby twarzą, ale myślę, żeby się dobrze mógł to czuć. Steve Carell. Tak trochę wygląda. Troszkę wygląda i myślę też, że Steve Carell by uniósł tą rolę totalnie. Ej, no słuchaj, Steve Carell i to takie spojrzenie w kamerę, jak w Office, jak w The Office. Ta jedna lampka gaśnie i on tak w kamerę. I on patrzy w kamerę, a kamera jest za tym jedynym okienkiem. I on tak...
I koniec napisy. Kurwa, mać. Powinieneś być monodram generalnie, według mnie. Wszystkich gra Steve Carell. No, i jakby, że to jest takie bardziej... No tak, że to jest art house. Tak. Że kamera jest zafiksowana, także tak, jakby ruch kamery jest 4 razy przejeżdżany, no, za każde ujęcie. Dokładnie. I oni potem muszą go maskować. I też to, że jeden aktor gra wszystkich, to jest też taki sposób na symbolizowanie tego, że oni wszyscy byli częścią tego. Tak. Mogli zareagować, ale oni wszyscy się złożyli na tragedię Stocktona Rusha. To jest przeciwieństwo tego, co się stało. Znaczy na tragedię, która się wydarzyła, Rush, tragedię stworzoną przez Stocktona Rusha. No, tak. Że oni wszyscy przeżywali przez niego to. Tak. No. Stockton Rush's voice. Ja, jakby film powinien się zacząć i kończyć... Będzie reklama? Tak, oczywiście, że będzie. Moim zdaniem, bo to będzie horror trochę, nie? No trochę tak. I w horrorze najstraszniejsze to takie codzienne elementy są. I że to jest... The Bluetooth device is connected successfully. Successfully tutaj zostało connected. To tak się zaczyna. Trailer tak się zaczyna. Zaczyna się tak. No. Wreszcie ten trailer z tą muzyką, z jakimś coverem akustycznym. Jaki utwór muzyczny byś dał do trailera? Ja bym dał Under Pressure. See David me Bowie, Queen. Rolling down the deep. Bo jest dużo. Oh. Jest Yellow Submarine. O kurwa. Jest. Ale taki Yellow Submarine, ale takie wiesz, że gra to, że śpiewa to... Minorowe. Śpiewa to jakaś gwiazda indie, piosenkarka. Mm-hmm. Jest taki bardzo tylko basowy po prostu jest backup i tyle. I to było dobre. Widzę ten trailer. No albo a właśnie Astronaut in the Ocean, nie? No albo... Ja pierdolę. Bo to jest znowu coś, żeby zagrać tak bardziej promocyjnie, no. Słuchaj, what you know about rolling down in the deep? What you know about rolling down in the deep? Tak ten raz pływający tą swoją ten. Okej, okay, wynurzam się. Nie, what you know about rolling down in the deep? I know nothing. I'm kurwa stockman, Stockton man. I to. The Bluetooth device is ready to bell. The Bluetooth device is ready to pell. 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 I tak coraz cichsze. Okropne. W sensie... I ten, premiera 2035. Po Awatarze 3. Po Awatarze 3. Żeby dać trochę czasu. Żeby trochę miejsce do oddychania miał ten film. O, miejsce na oddech się przyda. No. No i kurwa, no. No i tak to wyglądało, no. Niesamowite, że po prostu można to zrobić. Że po prostu można tak popłynąć i chuj. To jest jakby dla mnie fascynujące. No już nie. Już nie można? Znaczy, no, już na pewno nie, no, z nimi. Nie tą i nie z nimi. Nie tą, nie z nimi. Natomiast można było. No to jest ta magia właśnie tego, tych dwutniczych, nie? Mm-hmm. Że sobie kurwa możesz. I chuj, no tak. Wyjebane. I jeśli chcesz, to se rób. Natomiast, no słuchaj, czy... No bo to jest, zaraz będzie oczywiście dyskusja na temat tego, czy powinny być wprowadzone jakieś tutaj... Regulacja. Albo moim zdaniem nie. Według mnie nie, ale powinien być taki seal of approval, co ci daje, James Cameron ci daje osobiście. Tak. Przychodzi tak. I robi tak. Tak. To jest fajne. To jest dobra. Naklejkę taką ci nakleja. No, James... Taka jak Nintendo Seal of Quality, taki tak. Wiesz, ta gwiazdka taka. No. Tutaj James Cameron, po prostu twarzy James Camerona z okejką. Wiesz, może Nintendo Seal of Quality by było potrzebne na tamtym i by uniknęli problemu. No, a nie Logitech. Tak. No. Tak.
To wtedy to by zupełnie inaczej było. Ale wtedy mogłyby się przyciski pojebać. Też nie ma analogowych triggerów, też mogłoby być ciężko. Ale na Switchu, jakby płynęli na Switchu. Na Switchu. No problem. To prawda. Możesz dać koledze, żeby... No. Ty sterujesz góra, dół, lewo, prawo. I możecie stanąć na dwóch końcach łodzi. W koopie. No problem. Zajebiście. No, to takie moje... No, this one is for free, ale jak wypierdoli, wybuchnie to znowu. Nie nasza wina. Nie, jakby ja się... Umywam ręce. W tej wodzie słonej. Umywam ręce w tej wodzie słonej. Umywam ręce to jest termin prawnie wiążący generalnie. Tak. Nie możecie mnie już nie o można. Nic... Nie można. Powiedziałem, że umywam ręce w tej sprawie. Sorry. Dobra, i jakby tak, w tym temacie... To słyszałem, że nakierowało cię na... Ja również widziałem ten screen. Tak. Czyli wynalazki, które zabiły z wynalazców. Tak. Co jest no w pewien sposób rzeczą wpisaną w bycie wynalazcą, mam wrażenie. Tak, to prawda. Bo co jakiś czas tym musisz. O astronautą w oceanie. W sensie no dosłownie, jakby jest to ten element... Rolujesz w dipie. Że będąc wynalazcą ryzykujesz. Mhm. Bo wkraczasz na nieznane ludzkości tereny. No akurat nie powiedziałbym, że ten gość akurat był nim kompletnie, tylko po prostu był głupim, zbyt pewnym siebie i swoich pomysłów gościem. I wiesz co? Jak się okazuje, nie jest to aż tak rzadkie. Co? No, tak jak mówić, że o tych wynalazcach, że faktycznie wkraczają w coś zupełnie nowego. Mhm. Niektórzy byli trochę kretynami też. Słuchaj, ale name one genius that ain't crazy. No sorry, ale niektóre wynalazki, ktoś kiedyś musiał pierwszy wydoić krowę i co tam szukał. This is not a game. To jest po prostu część tego ludzkości. To prawda. Część ludzkości, nie zapominajmy, że jesteśmy potomkami tych ludzi, którzy akurat zjedli dobrą jeżynę. Jakby wiesz, o co chodzi. Tak, tak. To jest tak. Jakby, tylko że nie chcę porównywać akurat Stocktona do tych ludzi. Bo Stockton miał zasoby i wiedzę. To prawda. By nie popełnić błędu. To prawda. I głos Jamesa Camerona. Głos Jamesa Camerona. Na przykład, czy Sylvester H. Roper, który wynalazł welocyped parowy, Roper, tak go nazwał, czy on miał Jamesa Camerona, że go ostrzec? Nie miał. Nie miał. On musiał sam na swojej skórze się przekonać, że jak będzie jechał tak szybko, to dostanie zawału serca. Bo taka jest pierwsza historia. Ej, co jak co, ale jeśli stworzył... Przepraszam, co on stworzył? Welocyped. Co to? To jest kiedy rowery jeszcze nie miały pedałów ani łańcucha, wtedy się je po prostu... Odpychało się po prostu tak. To biegło były te się. Biegło się, dokładnie. Welocyper. I on stworzył welocyped parowy, napędzany parą. No, i no to... Argumentuje się, że był to pierwszy motocykl. No bo to było jakby, no, albo rower elektryczny, albo... tylko że nie elektryczny, tylko, że elektryczny. Nie, ale parowy. Rower tak. Parowy, tak zwany tandem. No. nie no, ale to jest jakby sukces. No. W sensie umarł na zawał serca, że zapierdalał tak szybko. No to jest w pewien sposób jakby najwyższe laury uznania dla samego to siebie. To jest najbardziej... Umierasz na zawał serca, że jesteś tak... Że tak potężne coś stworzyłeś. Dla mnie dowodem je na to, że to jest pierwszy motocykl, jest właśnie to, że on umarł. Serce. Tak, dawca. Dawca. No na pewno pierwszy nie serca, dawca. Ale innych organów. No i właśnie tutaj jest, nie jesteśmy tego pewni, jak dokładnie do tego doszło. Jest to dobrze opisane. Mhm. Przytoczę ci. 1 czerwca 1896 roku Roper jechał... 896. 896. Czyli tak. Nie tak daleko do Titanica. No parę lat. No, trochę przed. Roper jechał jednym ze swoich późniejszych modeli welocypedów, rowerem Pope Manufacturing Company Columbia, z dodanym silnikiem parowym. No i był na torze rowerowym, gdzie wykonał kilka okrążeń, kręcąc i tam wyprzedził tych rowerzystów jakby... No tak, kurwa, pokazał po prostu zdeklasowani zostali. Maszyn nad ludźmi. W tym zawodowego jeźdźca Toma Butlera, który nie nadążał za parową maszyną.
Więc i zakurwiał nawet 40 mil na godzinę, czyli 64 km na godzinę. Nice. To jest ponad blokadę na skuterach. Ponad blokadę na skuterach, więc no... Na komunie. Więc jak już jest ponad blokadę na skuterach, to już jest motocykl. No tak. No. Więc no zakurwiał. No i nagle albo skuter coś... bez blokady. Po prostu, no, tak. Nagle zaczął się chybotać. Aha. Coś stało się nie tak. I wyleciał z tego rowerowego. Orbity. Stadionu. Uderzył się w głowę i został znaleziony martwy. O nie. No i później podczas autopsji okazało się, że miał zawał serca, ale nie wiadomo, w którym momencie nastąpił ten zawał serca. Okej. Okay. Czy w momencie wypadku... Czy przed. Czy przed i przez to się rozbił. Aha. Kurde. Szkoda. Szkoda, że nie było dokładniejszej wtedy medycyny. Dowiemy się. Żeby jakby niestety wiedzieli co do sekundy. Natomiast podoba mi się, jak ważnym elementem historii to się stało. No. Że gość, który najprawdopodobniej wymyślił pierwszy motocykl. Tak. Umarł na zawał serca. No, piękna historia. Smutna oczywiście, ale myślę, że jak koleś... Jeśli tak. Jeśli on lubił zapierdalać, no to umarł robiąc to, co kocha. Dokładnie. I to jest najważniejsze. Jeśli chodzi właśnie o tych fanów sportów motorowych, to oni tutaj tworzą jedno, jakby dość dużą część tych ludzi na tej liście. Kolejny był William Nelson, który był w General Electric zatrudniony. Okej. I on wymyślił nowy sposób na to, jak zmotoryzować właśnie rower. Mhm. Więc też jakby w tym kierunku to szło. No i spadł z jego. A, no tak, no to spadł z rowerka. Nie ma za dużo informacji na jego temat, bo nie był założycielem ani nic. Był po prostu amerykańskim wynalazcą i pracownikiem General Electric. No i testował nowy rower poprzez próbowania motocykla na wzgórzu naprzeciwko domu swojego teścia. Okay. Nelson spadł z maszyny i zginął. No to tutaj bardziej już wypadek niż, tak, niż pokaz mocy. Tak, dokładnie. I tutaj jakby to jest właśnie jeden z tych, co naprawdę no, próbował. Miał fajny wynalazek. Okej. Okay. Zdarzyła się nieszczęśliwa rzecz. Kolejnym gościem jest Francis Edgar Stanley, który jest założycielem Stanley tych samochodów. One były tam parowe. Czekaj, pokażę ci, jak one wyglądają. Parowe samochody. To patrz. Są te takie... Okej. Okay. To jest taki, co... Ikoniczne dość. No, no, co no. Wygląda jak karota. Karoca trochę, ale... To co Charlie Chaplin przyjdzie i zakręci korbką tak, na przodzie. Dokładnie. No. Co było w ogóle też źródłem wielu wypadków, ta korba. Tak, no. No i co? No Gostek umarł najbardziej 1918 sposób możliwy, ponieważ... Spadła na niego bomba zrzucona przez Niemców. To jest drugi najczęstszy powód śmierci w tamtym okresie. Mm. On, proszę ja ciebie, wjechał swoim samochodem w stertę drewna, próbując ominąć wozy rolnicze, jadące obok siebie po drodze. Jeszcze jakiś niech koń tam będzie włączony w to. I butelka Coca-Coli. Z jakiegoś powodu. To szklana. Szklana. Ta z oryginalną recepturą. Tak. Więc próbował ominąć wozy rolnicze, jadące obok siebie po drodze, więc ja bym tutaj wnioskował, że może jest to pierwsza udokumentowana śmierć przez jazdę na trzeciego. Albo nawet powiedziałbym, że pierwsza udokumentowana po prostu samochodoza tak zwana. Pierwsza samochodoza. Że on po prostu nie miał czasu, on po prostu pierdoli to. On tak jedzie za tymi dwoma wozami rolniczymi. Mówi. I tak record video. Nie, bardziej, sorry, przepraszam, bardziej. Record video. Tam gość musiał cały czas na tylnym siedzeniu z tą ogromną kamerą taką, wiesz. Kręcił korbą w tej kamerze i on tam jedzie. I co najgorsze, że potem jego wypadek musiał być odtwarzany razem z tym pianistą. Pam, 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 pam. Nie, oczywiście jedynie mógł grać muzykę z kantyny ze z Gwiezdnych Wojen. Statui, nie wiem dlaczego, ale... I ta plansza się pojawia. O nie. Record video. Najpierw plansza. W cudzysłowie. Record nie, video. Nie, kursywo. Tak. No, więc to Stanley tak skończył. No i kolejny to Fred Duesenberg,
który zginął w wypadku drogowym z dużą prędkością w samochodzie Duesenberg. To były auta, które były takie dość luksusowe, więc to był taki... Chłop na autostradzie. Typ. No to tak już po prostu, no. Szkoda. Tak. Myślę, że po prostu jedyne co... że jakby powód tego, że jest śmierć wynalazcy we własnym wynalazku, to jakby on nie wynalazł tego samochodu, to on i tak by tam umarł. To prawda. W innym po prostu. To prawda. Jakby to, mam wrażenie, że taki typ to jest w wypadku. Kolejnym. Teraz przechodzimy do awiacji. O, i to są... To jest pionierstwo. To, i tak jak ci mówiłem wcześniej, że jak wchodzisz na krzyżowość Wikipedię i jedno z kategorii jest ostatni lot, tak. To wiedziałeś, że to był niezły Ancymon. To był gość. Więc pierwszym z nich jest Abu Nasr al-Jafhari, który był kazachskim uczonym i próbował latać za pomocą dwóch drewnianych skrzydeł i liny. Wskoczył z dachu meczety w Niszapur i zginął. No, Allah 1003 rok. Allah nie chciał, żeby ten lot się odbył wyraźnie. Ale kurde. Ale jaki kąt, w ogóle jaki jakby sam opis tego. Dwa skrzydła drewniane i lina. No, okej. Okay. Mówisz, że Allah nie chciał, żeby to zrobił, ale najpewniej był inspirowany postacią Abbasy ibn Firnasa, który był ormiańskim firmanem, wynalazcą, astronomem, fizykiem, chemikiem, matematykiem, inżynierem, muzykiem i arabskim poetą. Ja no i pierdolę. Goście po prostu byli jak, wiesz co, lubię robić rzeczy. I podobno 7 wieków po śmierci Firnasa zaczęły się pojawiać różne zapiski na temat tego, że podobno potrafił latać. Wśród innych bardzo ciekawych eksperymentów, które przeprowadził, jednym z nich była jego próba latania. W tym celu okrył się piórami, doczepił do ciała parę skrzydeł i drapawszy się na wzniesienie, rzucił się w powietrze, gdy według zeznań kilku wiernych pisarzy, którzy byli świadkami przedstawienia, przeleciał znaczną odległość, jakby był ptakiem. Szybował. Ale przy ponownym lądowaniu, z którego wyruszył, bardzo bolały go plecy, bo nie wiedząc, że ptaki siadają na ogonach, gdy lądują, zapomniał zaopatrzyć się w jeden. Co nie jest prawdą generalnie, no ptaki nie lądują na ogonach, więc wiemy, że to jest fajkowa historia. Ale niestety Ismail ibn Hamad nie wiedział, kiedy próbował swojego skoku z dachu meczetu. Czy wiesz, może tamten naprawdę leciał, szybował. Może miał jakiś, wiesz, patent typu... Mógł mieć. Błona, taka wiesz. Mógł mieć, Red Bull jumpsuit z flarą na nogach, wiesz, coś tego typu. Nie jest to wykluczone, to prawda. Natomiast no, Ismail nie poleciał. Kolejnym kolejną osobą... Przykre. Być może jest to pierwsza śmierć od fake newsa. Na pewno nie jest pierwszą śmiercią. Myślę, że pierwszą śmiercią od nich fake newsa, fake newsa jest pierwsza śmierć w historii. Tak, tak, w sumie tak. No. Myślę, że takie bardziej znaczące śmierci przez fake newsa to takie... Idą już? Nie. Nie. Czysto. 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 Jesteście tutaj bezpieczni? Tak. Tak, oczywiście. Ten kontroler bezprzewodowy do... Tak. No, kolejny. Połączony. Baterię? Mam baterię. Mieli w ogóle więcej tych kontrolerów na pokładzie. Okej. Okay. Więc mieli... Czyli mogli grać? Mogli w koopa. Mogli w koopa. Chyba albo w versus. Może to był... Może oni się tak nudzili na pokładzie, że w pewnym momencie padł taki zakład. No. Byli super podjarani. Zobaczymy Titanica na dnie oceanu. I później weszli do środka i mieli taki, kurwa. Powinienem zacząć Titanica na dnie oceanu? Co tam jest takiego? Jakie masz gry na batyskafie? Mieli tam monitor, więc... No. Może pomylili pady. Jeden pad mieli jednego pada mieli do Mortal Kombat. Jeden do grania. Good screen, bad screen. Pomieszały im się. Kolejny typem jest, kurde, Jean-François. To jest bardzo francuski gość. Pilat de Rozier. Był pierwszą znaną ofiarą śmiertelną katastrofy lotniczej, kiedy jego balon Rozier rozbił się 15 czerwca 1785 roku, kiedy on i Pierre Roman próbowali przekroczyć kanał La Manche. No, kanał La Manche pochłonął niejednego chłopa, co próbował coś nad nim zrobić. To prawda. Na różne sposoby. No, jakby... Ta wyspa nie jest odłączona bez powodu.
To prawda. Nie próbujcie lecieć do UK. Leave them alone. Zróbcie swój mentalny Brexit po prostu i dajcie im spokój, nie? No więc też ma ostatni lot kategorię u siebie. No i to, co jest ciekawe, jeśli chodzi o ten jego balon, to że on wymyślił specjalny typ balona, który mógł lecieć przez dłuższe odległości, bo nie tylko był na ogrzane powietrze, co zużywało dużo paliwa, kiedy miałeś balon tylko na ogrzewane powietrze, ale był też wspomagany wodorem. Więc miałeś balon, który miał komorę na wodór oraz na ogrzane powietrze nagrzewane ogniem. I ogień. Ciekawe, co się stało. No kurwa, no mam nadzieję... Co się stało? Woda się zrobiła. Woda się zrobiła, tak. Prostu... No generalnie wylądowali i przelecieli tam dalej i zajebiście było. Mhm. Bez żadnego problemu, tak. Kurwa, ale to jest jakby... przejebane. To jest taka rzecz, co my mamy takie teraz... No. Nie. Chemiku młody. Dokładnie. No, ale on tam był jak, dobra, no chuj. Działa. Znaczy wiesz... To czemu nie połączyć dwóch? A z drugiej strony później Hindenburga i tak zrobili. To prawda. Więc nawet to wiedzą. To prawda. Ale to Niemcy. Tak, więc to... Ale to jest ogólnie nadal popularny rodzaj balonu, tylko że teraz używa się helu, bo on się nie pali. Więc tak. Pomysł miał dobry. Dobry pomysł? Średnie wykonanie. Tak, dobry pomysł, ale te włókno węglowe i ten tytan, no, tak średnio. Średnie połączenie. Kolejny, Robert Cocking. Damn, bro. Robert Cocking, czyli Dick Cocking? Dick Cocking. Aż się boję, co wynalazł, jak umarł. Robert Cocking, który był też w ogóle artystą, malował akwarelami. No okej. Okay. Zawsze ten typ chłopa to jest. Co on ma? On ma co najmniej trzy jakieś zainteresowania takie. I jedno jest bardzo bardziej śmiertelne od drugiego. Dokładnie. Że tak mogłeś po prostu malować dalej. Nic by się nie stało. Robert Cocking był zainteresowany spadochronem, stworzeniem spadochronu. No w ogóle to jest taka dziedzina, że... Ona jest bardzo ryzykowna. To już jest ekstremalnie ryzykowne. Najbardziej jakby według mnie. Sam koncept spadochronu jest już, kurwa, że skoki ze spadochronem? Ja nawet teraz bym się bał, kurwa. No ja bym nigdy nie chciał skoczyć, bo uważam, że po co dokładać tą jedną szansę? Wiesz, co chodzi? Że jakby jest dużo zagrożeń na świecie i w życiu. Prawda. I po co jeszcze tą jedną tak dokładać? Tak jak Bóg postawił kanał La Manche, tak i na mnie dał skrzydeł. Tak. Są powody ku temu. No więc, ale Robert Cocking stwierdził, nie, pierdolę, spróbujmy. Miał domowy spadochron. No i generalnie chłop był dość mądry. Jakby ten jego plan, ten jego projekt miał był sens. Miał sens, to prawda. Jednakże się jebnął w obliczeniach. O, kiedy jedno zero, kurwa, skrócisz za bardzo. I tak, nie, no jasne, że co, z dwóch... Ile? 2 metry? No, nie ma problemu. Dwa metry nad ziemią musi się otworzyć. Okej. I zrobił najbardziej, kurwa, Looney Tunes shit, czyli nie uwzględnił w swoich obliczeniach ciężaru spadochronu. O nie. Fuck. Czyli jakby nie wziął pod uwagę własnej masy swojego wynalazku. Tak. Ale też konstrukcja była licha jak coś. Licha konstrukcja, słabe szwy. Potem się jak po prostu gość na Wikipedii zroastuje po prostu typa. Ważył 250 funtów, 113 kg ten spadochron. Wielokrotnie więcej niż współczesne spadochrony. Dobrze, już go nie roastujcie, inne czasy były. No ale tak, no nie wziął tego pod uwagę. Ciekawe, czy ten spadochron w ogóle byłby w stanie własny ciężar uratować. No chyba nie właśnie. Chyba nie w takim razie. No. Kolejne. Otto Lilienthal. Zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w katastrofie swojej lotni. Otto był bardzo jakby tam popularnym niemieckim... lotniarzem, lotnikiem. Jak to nazwać? Gliders, lotniarz. Lotniarz. Nazywano go latającym człowiekiem oryginalnie. Damn. No. No i czekaj, czy to jest... Nie, to nie jest ten typ. Jest jedna bardzo smutna historia, ale to nie jest ta historia. Znaczy to też jest smutna, bo też jest ostatni lot kategoria. Kurwa. Ale oni mieli jazdę tam, ale fajnie, dodajemy, kurwa, ostatni lot. Natomiast no, nakurwiał dużo tymi szybowcami i miał, jakby prowadził tą listowną komunikację z wieloma innymi wynalazcami właśnie na ten temat, więc można powiedzieć, że on był jednym z ojców lotnictwa.
dużo bardzo różnych próbował modeli, no i jeden w końcu kurwa nie za dobrze wyszedł i pikował z wysokości 15 metrów, umarł. O, no i właśnie, Percy Pilcher to jest ten? Tak, brytyjski chłopek, pionier awiacji. On umarł również testując, ale raczej robiąc pokaz jednej ze swoich lotni. Mhm. Ale jest to o tyle smutne, że ten cały pokaz został zorganizowany nie po to, żeby pokazać tą lotnię, a po to, żeby pokazać jego projekt trójpłatowca o silniku mocy 4 koni mechanicznych. No. Co potencjalnie byłoby pierwszym samolotem. Okej. Okay. Ale rozjebał mu się wał korbowy silnika. Zadławił się na przystawce. Kilka dni wcześniej mu pękł ten wał korbowy, no więc nie mógł tego pokazać. Więc gość miał potencjalnie tego dnia być tym gościem, który jest ojcem lotnictwa. Ale no, pękł ten wał, chujowo, ale ludzie przyszli. To ja wam pokażę moją lotnię. I się rozjebał. Oh Lord! Najgorzej? I później jest, najsmutniejsze jest takie, że później analizy wykonane na jego trójpłatowcu pokazały, żeby że pewnie samolotem by poleciał. Kurwa. Tak. No. No, ale to taka lekcja pokory. Tylko, że no nie żyje, to się jakby nie wyciągnie. No prawda. Ale taka dla ludzkości. Jakby jest też pewien tutaj aspekt edukacyjny. Że po prostu, wiesz, keep cooking. Tak, tak. Że nie ma co się wystrzelać nagle po prostu z gorszego pomysłu. Asekuracyjnie. No plus, no mógł zrezygnować z tej lotni. Ale przejebane. No, ale... Mógłby być pierwszym, który latał samolotem cięższym od powietrza, gdyby przeżył. No cóż. No i to był właśnie jego los. Jesus. Później Aurel Vlaicu, rumuński inżynier. Mhm. Zginął, gdy skonstruowany przez niego samolot zawiódł podczas próby przekroczenia Karpat. Więc taki nasz akcent, bo tam 10% chyba Karpat jest u nas. Więc... No, ale to u nas to jest taki pypek. Pypek. Ale... Oni zawsze próbują bardziej, bo jakby, żeby ten milestone jakiś taki nabić, nie? Że tam pierwsze przekroczenie, przelecenie nad czymś. Tak. To zawsze jest jakimś generatorem takiego tutaj problemów. Bo to oni prawda, się rzucają prawda. Na takie, że jakby po prostu przeleciał, myślę, że jakby przeleciał ten sam dystans, ale po prostu nad płaskim, to by się nic nie stało. Tylko to było takie, lecę nad Karpatami, to jest bardzo ważne. Tak, właśnie, no tak i... samo z tym kurwa kanałem, tak? Tak, że gdyby ten sam dystans pokonał po prostu gdzieś tak nad płaskim, zwykłym po prostu równinką, to to ale wtedy by nikt nie dawał jebania o to pewnie. I to jest ten problem, nie? Że to musi być no, duża oni tak rzecz. Się wtedy, oni wtedy tam się przeganiali tym, że o, ja dalej, ja wyżej, ja w bardziej śmierdzącej wodzie. Że dlatego tyle brytoli. Więc no, tutaj nie mam zbyt wiele więcej informacji na jego temat. Ale kolejny jest Henryk Smoliński, który zginął podczas lotu próbnego Ave Mizar. I czy kojarzysz, czym było Ave Mizar? Nie. To polskie? You will love it. Nie. On nie był Polakiem, on był... Brzmiał jak Polak. Amerykaninem. Znaczy pewnie polskich miał albo rodziców, albo dziadków, albo whatever. Myślę, że rodziców, jak ma imię i nazwisko. Tak. Henryk. Więc no, był to... Ford Pinto samochód. Co to? Do którego przyczepiono skrzydła. O, ja to chyba widziałem kiedyś, ale nie wiedziałem, że to ktoś próbował. Samochód ze skrzydłami. Tak. Jaki goofy. I to nie ma prawa działać. Ave Mizar. Działa? Działał? Znaczy on zginął, ale może no, wiesz. No słuchaj, coś tam działało. Test flight się udawał. Ale były problemy, na przykład tutaj, o teraz czytam, że jak były test flighty na przykład, to pierwszy się średnio udał, skrzydła odpadały generalnie, czego nie chcesz, raczej kiedy nie chcesz, masz samolot. Jak masz samolot, tak. I też jeśli twój samolot, to
Polonez z przyczepionymi skrzydłami. To też nie chcesz, żeby odpadało. Nic. Więc niestety w ten dokładnie sposób zginął. Był to jedyny produkt tworzony przez jego firmę. Hmm. No to tak... Wszystkie te slajty, jakie wykonane zostały tym samolotem, były... Wow. W sensie to trzeba mieć dalej jakby taką... To zaparcie maniaka takiego. To prawda. Że... No dobra, ale bo jak patrzę na tego Forda Pinto z tymi skrzydłami, to jednak coś rodzi w tobie takiego, kurwa, to chciałbym, żeby to działało. Że chciałbyś, żeby tak świat wyglądał? Tak, dokładnie. Chciałbym, żeby tak świat wyglądał. Że to jest większe niż ten jeden samolot. Dokładnie. To jest większe niż ten jeden Ford ze skrzydłami. No to jest takie marzenie o latającym samochodzie już tutaj. No. To już nie jest... No tak, bo to było dokładnie to. I zastanawiam się, czy to nie jest też projekt, który zabił ten koncept. No. Nie? No. Jakby... był później jeszcze jeden koncept, który to zabił. Bo auto to nie jest coś, co... Sugerujesz, że to jedno nie wyszło i wszyscy powiedzieli, nie róbmy latających samochodów? Że gdyby Henryk się nie rozjebał tym polonezem, no, to byśmy mieli ten obrazek z mema w przyszłości? Tak uważam. Okej. Ale też może jednak nie. Może jednak była w tym jakaś racja, że to się rozbiło. Ponieważ później Michael Dacre, twórca Avenged Poda. O, to już brzmi tak, że to już nie brzmi tak dobrze. Latającej taksówki. To jest już po prostu... To jest samolot już. To już jest samolot. To wygląda jak kadłub helikoptera? Tak. Do którego przyczepiono... To wygląda skrzydła. Jak kadłub helikoptera, dokładniej rzecz biorąc, wodnego helikoptera Lego. tak wygląda dokładniej. Wygląda jakby prosto wyjęte z Lego City to było. Że jakby to wygląda już jak to już wygląda, całe to zdjęcie wygląda jak pudełko Lego. To prawda, to prawda. Brakuje tylko jakby, że dołączona tam jest ta figurka jedna w rogu. Twórcy tego. Tak. Przed wypadkiem. Bezbożnego stworzenia. Podoba mi się, jak jest zdjęcie też tego, jak to wygląda w środku. I są tam po prostu ludzie upakowani jak w Nie przemierzając autobusie bądź Ryanerze. O, super. Fajnie. No to jest, no tak. To świetnie. My już mamy właśnie takie Ryanair, Wizzair. No, więc dobre. No i zginął, więc może coś było z tym Smolińskim. Może coś jest, że jednak, żeby lepiej nie robić tych samolotów, samochodów latających. Chyba, że ktoś, wiesz, inside job może tutaj. Może ktoś nie chce, żeby tak... Że big plane? Big plane mówi stop. Nie może być samochodów ze skrzydłami. Mogą być tylko samoloty. Nie, są małe samoloty. Istnieją małe samoloty. Istnieją, ale... To nie ma, Bo nie ma tego łączenia... No bo ja wiem, co tu się dzieje. No. Ja wiem, co tu się dzieje. Co łączy te dwa projekty? Samochód. Element auta, samochodu. Kochasz samochód i chcesz... A kto... Amerykanie. Kto chciałby, żeby autom generalnie i hegemonii samochodów nie zagrażało nic? Bardzo bogaci ludzie wpływowi, prawda? Tak. Według mnie oni zostali zestrzeleni po prostu. Bomba została atomowa zamontowana na pokładzie i wysadzona, wypadek to przykrywka, tak? Oni zostali do Black Site'u porwani wszyscy i torturowani przez 300 lat. Ich życie było podtrzymywane dłużej przez oczywiście leki, które CIA już posiada. Tak. Tak. Do po prostu długowieczności i torturowani metodą gilania w stopy. No jakby ja myślę, że tutaj jak najbardziej jest to słuszna kara ze względu na połączenia Forda Pinto z skrzydłami, jakby szanujmy się. No. I też pod pachami potem. Jak już zdarte zostały skóra, zdarta została. Jezu, gilanie do tego stopnia, że ci skóra zdziera. To jest koncept. Dlatego 300 lat. Piła 14 będzie zajebista. I tam. W przedszkolu gilałeś swoją koleżankę. Zaszyłem klucz w klatce piersiowej twojego kolegi. To jest w skrócie każda piła. Przepraszam, miałem bardzo długi dzień. Nie mam pomysłu, to jest 14 część.
Miałem jeszcze 5 płatek dzisiaj do przygotowania. Lunch o 16 nie zdążyłem. Ale to sprawdzona formuła z tym kluczem, więc też jakby nie będzie tak, że człowiek się nie... I tak. W szkole, kiedy miałeś 14 lat, odłączyłeś swojemu bratu kontroler i udawałeś, że z nim wygrywasz w Mortal Kombat. Powodzenia, Richard.